Szanowni Państwo, tak, jesteśmy w grupie. Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie. W sprawie formalnej, Panie Przewodniczący, chciałbym zabrać głos. Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie komisji. Państwa mecenasów, którzy zostali wydaleni ze sprawy w trybie artykułu 96, proszę o opuszczenie rozprawy. No przecież nie będziemy wobec Państwa stosować Panie siły, Przewodniczący, ale chciałbym złożyć wniosek formalny. Chciałbym złożyć wniosek o reasumpcję tego postanowienia i ponowne dopuszczenie pełnomocników. To dobrze, Szanowni Państwo, to potraktuję to jako odwołanie i zwrócę się teraz do komisji. Mimo że mam prawo podjąć samodzielnie taką decyzję, chciałbym się zwrócić do komisji w związku z niewłaściwym zachowaniem. Wnoszę pełnomocników miasta, wnoszę do komisji o wydalenie Państwa z miejsca rozprawy zgodnie z artykułem 96 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kto z Panów jest za? Panie Przewodniczący, ale może chciałbym jeszcze zabrać głos w tej Dobrze, sprawie. Ale jestem już w trakcie głosowania. Ale pytałem. Nie, Panie Przewodniczący, pytałem. Zgłaszałem się zanim Pan rozpoczął tak naprawdę. Dobrze, więc to przed jeżeli... głosowaniem proszę bardzo, proszę. Panie Przewodniczący, proszę zwrócić uwagę, że regulamin daje Panu uprawnienie do stosowania artykułu 96. No to można powiedzieć, że to jest generalne odesłanie, w oparciu o generalne odesłanie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Artykuł 96 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówi: za niewłaściwe zachowanie w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być po uprzednim ostrzeżeniu wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie. I proszę powiedzieć, które zachowanie było niewłaściwe. Przecież nie było tu zachowania, które by w jakikolwiek sposób obrażało kogokolwiek, czy obrażało komisję jako organ, świadka, czy jakąkolwiek obecną tu osobę. Jeżeli strona korzysta ze swojego procesowego uprawnienia zadawania pytań, a to pan przewodniczący ma prawo uchylić to pytanie i z tego pan korzysta. Czy słusznie, czy niesłusznie, to jest sprawa dyskusyjna, ale może pan uchylać pytania do skutku, a strona ma prawo zadawać pytanie też do skutku. Ale nie można zadawania pytań uznać za zachowanie niewłaściwe. Tym bardziej, że ani nie padają tam wulgaryzmy, ani nie są one niestosowne, ani nie dotyczą do jakichś spraw wrażliwych. Powiem więcej, słyszałem na tej sali i to nawet dzisiaj, mniej odpowiednie pytania i mniej związane ze sprawą tak naprawdę. I kompletnie pan wtedy ich nie uchylał. A tutaj w związku z tym, że jest to strona miasto stołeczne Warszawy, to nie dość, że pan uchyla pytania, to chce pan wydalić pełnomocników. Kompletnie bez żadnego uzasadnienia. I proszę sobie sięgnąć do ustawy czy orzecznictwa, co się rozumie przez pojęcie niewłaściwe zachowanie. I absolutnie stwierdzam, że nie było takiego zachowania i dlatego apeluję do pana przewodniczącego, żeby pan przewodniczący wycofał się z tego, z tej decyzji. No proszę pamiętać, no zdarza się tak, że czasami się szybciej robi niż myśli, ale po to była chyba przerwa, żeby chwilę ochłonąć, zastanowić się, no i apeluję, żeby wrócił rozsądek na tę salę, jeżeli ma być to organ administracji publicznej, a nie cyrk. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Szanowny panie pośle, już wyjaśniam. Jeżeli chodzi o to, że pan twierdzi, że nie ma powodu, aby skorzystać z artykułu 96, który też zwracam panu uwagę, jest osobnym uprawnieniem w stosunku do kompetencji przewodniczącego do uchylania pytań. To są w ogóle dwie różne rzeczy. W przypadku artykułu 96 mówimy o niewłaściwym zachowaniu i chcę panu powiedzieć, że owszem, nie było wulgaryzmów, ale w mojej ocenie to dla mieszkańców, którzy jak pan słyszał, co przechodzili, to ci mieszkańcy pewnie woleliby usłyszeć wulgaryzmy niż pytania o ich zadłużenia, o sytuację rodzinną, po prostu ponowne gnębienie po tym wszystkim jeszcze, co przeszli. Dlatego ja po prostu na to nie pozwolę, a zwracałem uwagę kilkukrotnie na moje kilkukrotne wezwanie. Dalej, i to już jest kwestia taka typowo proceduralno-organizacyjna, dalej mnie przekrzykiwano. Po prostu nie mogę na to pozwolić. Ja uważam, że do tej pory pozwalałem naprawdę na bardzo długo, na zadawanie pytań bardzo długo. W sądzie nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek się godził na taką, na tak dużą swobodę, ale w momencie, w którym
przekracza się pewne granice. Granice w mojej ocenie przyzwoitości, jeżeli chodzi o pytania prywatne w stosunku do świadka, niezwiązane z postępowaniem dekretowym, to uważam, że to jest ten moment, w którym należy reagować, bo nie widzę żadnego powodu, dla którego pani teraz miałaby ponosić publiczny lincz przez prawników miasta, którzy są od tego, żeby ludziom pomagać. Pomagać są. Po to, na tym polega władza. Musielibyśmy wrócić w ogóle do podstaw. Po co jest w ogóle władza publiczna? Po to, żeby ludziom pomagać, a nie ich gnębić publicznie. Dlatego na to nie pozwolę i w związku z powyższym zarządzam głosowanie, już zwracając się do komisji ponowne po mojej decyzji. Komisja ma prawo zmienić moją decyzję. W związku z powyższym, kto z państwa jest za tym, aby... Panie przewodniczący, przepraszam, ale obawiam się, że komisja nie ma takiego uprawnienia. Ponieważ artykuł 96 mówi wyraźnie, że to kierujący rozprawą, a nie komisja. To pan kieruje rozprawą i też regulamin mówi o tym, że to jest pana uprawnienie, a nie uprawnienie komisji. Do uchylania pytań, za niewłaściwe zachowanie w czasie rozprawy my jesteśmy... Do uchylania pytań tak, ale nie do wydalenia. Pan próbuje zastosować artykuł 96 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Proszę bardzo i dlatego pana upodmiotawiam. W związku z powyższym zwracam się do komisji jako do całej instytucji. Kto z panów jest za tym, aby państwa wydali z dzisiejszej rozprawy? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Dziękuję. Komisja stwierdza, że w trybie artykułu 96 państwo za swoje zachowanie zostali wydaleni z rozprawy. Dziękuję. Będziemy kontynuować rozprawę. Czy pan mecenas Korolczuk chciałby zabrać głos? Ja mogę tak, jeszcze jedno dosłownie zdanie. Nie, pani mecenas, zdanie. Została pani wykluczona z rozprawy. Jedno zdanie. Nie, chciałam nie. To bardzo przepraszam. Dlatego nie pozwolę już na kontynuowanie tej dyskusji. Pan mecenas Korolczuk, bardzo proszę. Dziękujemy. Pan mecenas Korolczuk. Tak, panie przewodniczący, ale z uwagi na zamieszanie. Nie, ale pracujmy. Rozumiem. Proszę pani, czy pani posiada jakąś wiedzę dotyczącą tego, że pan Joel Włodawer został wprowadzony w posiadanie tej nieruchomości w latach 40. Jeszcze raz mogę prosić o pytanie. Czy posiada pani wiedzę dotyczącą tego, że pan Joel Włodawer został przywrócony w posiadanie nieruchomości przy Poznańskiej 14 w latach 40? Nie, nie mam takiej wiedzy. Mamy orzeczenie administracyjne odmawiające rodzinie Włodawerów, Arielowi, Josule i innym wejścia w posiadanie kamienicy. Proszę pani, a czy pani wie, kto tą kamienicą zarządzał w okresie między 46 a 55 rokiem? Kto pobierał czynsze? Kto był administratorem tego budynku? Nie mamy na to dowodów, natomiast z opowiadań chyba pana Grabowskiego słyszeliśmy, że od razu po wojnie czynsz pobierała pani Natalia Bluth. Proszę pani, a czy ktoś z rodziny Włodawerów po wojnie jakiekolwiek czynności w związku z tą nieruchomością proszę podejmował? Proszę spytać się rodziny Włodawerów. Pytam, czy pani ma taką wiedzę na ten temat? Nie. Proszę pani, pani dzisiaj powiedziała, że mecenas Robert N. podniósł czynsz. Kiedy to było? Po dwóch miesiącach. I do jakiej stawki? Do 14 zł 70 groszy, czy 20 groszy. Po dwóch miesiącach, 2,5. Właściwie podniósł nam zawiadomienie o tym. Powzięliśmy zaraz przed samym sprzedażą kamienicy. Ale to on podniósł? Wysłał do pani jakieś pismo z informacją, że podnosi ten czynsz? Zastaliśmy zawiadomienia powieszone na klatkach schodowych. Odwoływaliśmy się do pana Nowaczyka i pan Nowaczyk, do kancelarii pana Nowaczyka, pan Nowaczyk przysłał nam nic.
My wiemy, że 14,70 była podwyżka czynszu. To jest wszystko. A wie pani, skąd ta kwota wynikała? 14,70? Tak, wiem. 3% stawki odtworzeniowej wojewody mazowieckiego. Proszę pani, czy pani w okresie, kiedy została wydana decyzja reprywatyzacyjna, a kiedy ta nieruchomość została sprzedana do spółki Jowisz bądź Feniks, miała pani jakiś kontakt z panem Januszem Piecykiem? Tak. Tak jak i pani z numeru 3, moja babcia przed wojną była osobą dość bogatą i byłam u pana Piecyka, żeby jedno z roszczeń mojej babci zamienić na, żeby mogła dalej w tym mieszkaniu mieszkać. Niestety pan Nowaczek nie zdążył nic zrobić w tej sprawie, tylko sprzedał kamienicę. Czyli pani chciała zamienić roszczenie na własność nieruchomości? Tej, której... Nie, proszę pana, na swoje mieszkanie. Tak, znaczy, na własność własnego nie lokalu. Nie na własność, na pozwolenie z normalnego mieszkania mi w nim, bez podnoszenia czynszu, miało stanąć na 14,70. A to roszczenie do jakiej nieruchomości było, które chciała pani wymienić? Bema 39A. W tej chwili już jest nieaktualne. Bo SKO odmówiło mi wypłaty odszkodowania i odmówiło mi zwrotu roszczenia. Pani występowała w tej sprawie tak. Jako beneficjent albo tak. Rozumiem. Proszę pani. Sprawa roszczeń już jest sprawą zamkniętą. Już ich nie mam. A co się z nimi stało? Rozumiem. SKO odmówiło. Proszę pani. Czy jakieś inne kontakty z panem Piecykiem pani miała? A może mi pan powiedzieć jakie? No pytam właśnie panią, czy pani miała jakiekolwiek inne kontakty z nim? Poza tym spotkaniem, rozmową? Nie. Proszę pani, czy z jego strony były jakieś działania, które określiłaby pani jako nękanie pani osoby? Albo innych lokatorów, może pani wie coś na ten temat? Podwyższenie czynszu, podpalenie kamienicy prawdopodobnie. To on podpalił? Nęka. Znaczy nie on osobiście, tylko za jego utrzymania kamienicy. Ale to na jego zlecenie było to podpalenie? Proszę się spytać pana Nowaczyka. A ja nie reprezentuję pana Nowaczyka, tylko pana Piecyka. No to proszę zadać pytania panu Piecykowi, jak i panu Nowaczykowi. Pytam, to czy pani ma kadencji, na tą wiedzę, proszę to za pani. Ich kadencji było podpalenie. Wcześniej takich rzeczy nie było. Proszę pani. To oni nam podnieśli czynsz. Kiedy to było? Przed chwilą odpowiedziałam. 2014 rok. To prawda, pani już odpowiadała, świadek już odpowiadał 3 razy na to pytanie. Panie mecenasie. To może ja specjalnie panu kartkę napiszę, żeby pan już dziękuję. Nie zadawał podwójnych dziękuję, pytań. Dziękuję, dziękuję. Poradzę sobie bez pomocy. Proszę pani, czy pani ma wiedzę na temat stanu tego budynku po wojnie? W jakim on się stanie zachował? Jak ta kamienica wyglądała? To opowiem panu od trzeciego podwórka. Na trzecim podwórku od strony marszałkowskiej mamy piękny trawnik i piękne drzewa, dlatego że leżą tam szczątki ludzkie pochowanych powstańców. Drugie podwórko nie było całkowicie zniszczone, prawdopodobnie tylko dach. Pierwsze podwórko, pierwsza klatka miała na sobie bombę, gdzie mieszkańcy, między innymi pani Zofia Staroń, jako mała dziewczynka, znosili i pani Maria, którą państwo odwiedzili, znosili ten niewypał. Tak, druga sprawa jaka była, pani Zofia, jak i mieszkańcy od frontu, odkupowali od Rosjan okna, zbierali cegły, żeby odbudować tą kamienicę. Proszę pani, czy miasto partycypowało w kosztach odbudowy tej kamienicy albo Skarb Państwa? Wie pani coś na ten temat? Bym musiała sprawdzić w dokumentach. W tej chwili po prostu nie pamiętam. A czy jest pani w stanie określić procentowy udział zniszczenia w tej kamienicy po wojnie? A czy pan rozumie słowo nie pamiętam w tej chwili? Proszę pani i panie przewodniczący, bardzo bym prosił jednak o pouczenie świadka. No, dobrze, wydaje mi się, że nie powinienem być adresatem takich komentarzy. To bardzo proszę, spróbujmy wszyscy zachować emocje i komentarze. Bardzo proszę.
Proszę pani, czy pani widziała dokumentację fotograficzną powojenną tej kamienicy? Na pewno mamy ją. Jeżeli ją mamy, to mamy ją na płytkach. Czy na tej fotograficznej dokumentacji jest przedstawiony, widoczny obraz zniszczeń tego budynku? Odpowiem panu, jak zajrzę jeszcze raz do dokumentacji. W tej chwili dokumentacja jest we Wrocławiu i trudno mi do niej dotrzeć. Proszę pani, jak wiadomo... To jeszcze panu proszę, odpowiem proszę, jedną oczywiście. Rzecz. Jak wymieniałam okna, ja mieszkam na trzecim podwórku. Jak zdjęto stare framugi, to zostałam bez połowy ściany. Okazało się, że w ścianie były gazety z 1945 roku, słoma i zaprawa murarska. W formie ściany. Proszę pani, czy pani posiada jakąkolwiek wiedzę na temat tego, kim jest, czym się zajmuje pan Aleksander Włodawer, który w postanowieniu sądu został uznany za spadkobiercę? Trudno, nie szukając rodziny Włodawerów, nie spotkać pana Włodawera. W internecie, nie osobiście, chwała mu za jego pracę naukową. Podobno jest bardzo dobrym naukowcem. Proszę pani, czy pani go kiedykolwiek spotkała? Nie. Czy pani posiada wiedzę, żeby ktoś ze wspólnoty spotkał się z panem Włodawerem? Nie. Proszę pani, czy pani dzisiaj mówiła o tym, że widziała pani dokumenty sądowe dotyczące tego postępowania spadkowego. Czy w tych dokumentach widziała pani zapewnienie spadkowe złożone przez pana Włodawera? Proszę pana, mówi pan o teraźniejszości. Tak. Jest ochrona danych osobowych i ja tylko mogę sprawdzać historię. To, że ja przez przypadek dzięki jednemu członkowi wspólnoty przeczytałam sobie to postępowanie spadkowe i poprosiłam członka, żeby dał do tłumaczenia, to jest normalne i to jest dopuszczalne. Natomiast mi współczesności nie wolno czytać, bo jest ochrona danych osobowych. Czyli zapewnienia spadkowego pani nie widziała? Tak to mam rozumieć? Nie pamiętam. Przeczytanie, a widzenie, a przeczytanie, dokładne przeanalizowanie nie daje mi możliwości udzielenia panu dokładnej odpowiedzi. A czy widziała pani w jakichkolwiek dokumentach protokół przesłuchania, ewentualnie jakieś stanowisko pisemne pana Włodawera, nie jego pełnomocnika, pana Włodawera, co do historii jego rodziny i okoliczności czy wątpliwości, które pani dzisiaj podnosiła? Nie, nie widziałam. Proszę pani, czy poza pewnymi wątpliwościami dotyczącymi kwestii spadkobrania, czy pani ma jakieś inne zastrzeżenia co do przebiegu postępowania reprywatyzacyjnego w sprawie tej nieruchomości? Tak, oddano kamienicę z ludźmi. Natomiast co do spełnienia przesłanek samego postępowania reprywatyzacyjnego, uznania tej komisji za tej kamienicy za tak zwaną nieruchomość dekretową i ustaleń czynionych w toku postępowania reprywatyzacyjnego przez miasto. Czy pani do tych okoliczności ma jakieś zastrzeżenia? W ogóle ich nie było, więc o czym my mówimy? Czego nie było? Nie było żadnych postępowań, żadnego działania miasta, ratusza, żeby sprawdzić dokładnie historię kamienicy. Proszę pani, czy pani osobiście, bądź ewentualnie stowarzyszenia, w którym pani działała, składała jakieś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa co do przebiegu postępowania spadkowego? Ewentualnie fałszywych oświadczeń składanych w tymże postępowaniu? No przecież pytania już takie były. Obawiam się, że były i to też trzykrotnie. Panie przewodniczący, pytam wyłącznie o postępowanie spadkowe dotyczące pana Włodawera. Nie. No to pan Sebastian Kaleta dokładnie o to samo pytał, panie mecenasie. No, po prostu pan uchylam to pytanie i idźmy dalej. Dobrze. Proszę pani, pani wspominała o licytacji części
udziałów bądź części w nieruchomości dotyczącej poznańskiej. Czy pani mogłaby coś więcej na ten temat powiedzieć? Kto taką licytację przeprowadzał? Jaki organ? Czy pani widziała jakieś dokumenty dotyczące tej kwestii? Bank Gospodarstwa Krajowego. Dokumenty są w hipotece. Następnie mamy Sąd Okręgowy i Sąd Grodzki, gdzie zakup jest 1/14 części dotyczące Szmula Bera przez panią Persik i pana Goldflama. Druga sprawa, jaką żeśmy odnaleźli, to, że nawet Szmul Ber Włodawer miał zabrany sklep i jego wspólnik zwraca się o przynajmniej zachowanie towaru, a pan Szmul Ber, jest bardzo ładnie napisane, ma areszt domowy. Proszę pani, czy pani po sprzedaży tej nieruchomości spółce Jowisz, Feniks, ogólnie grupie tych spółek, czy widziała pani w nieruchomości bądź w siedzibie tej spółki pana Janusza Piecyka? Nie, nie znam pana Janusza Piecyka. A czy ma pani wiedzę, aby on jakiekolwiek czynności względem tej kamienicy bądź przebywających tam mieszkańców podejmował po jej sprzedaży do spółki Jowisz? Przepraszam bardzo, jeżeli mamy podpis Janusz Piecyk, Robert N., to jak mamy to rozumieć? Proszę pani, pytam o konkretny okres czasu. Czy po sprzedaży tej nieruchomości spółce Jowisz bądź Feniks posiada pani wiedzę, aby pan Janusz Piecyk podejmował względem lokatorów bądź nieruchomości jakieś czynności prawne, formalne, jakiekolwiek po sprzedaży nieruchomości? Po 2014 moment. Roku podpowiem. Moment, moment. Zastanawiamy się, kiedy Janusz Piecyk i Robert N. Założył nam sprawę o niepłacenie po sprzedaży już Jowiszowi. Niepłacenie czego? Czynszu, zapłacenie mediów do firmy Piramid. Przecież państwo zrobili z tego dług. Proszę pani, a czy po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej i sprzedaży w tym okresie czasu i sprzedaży tej nieruchomości spółce Jowisz, czy pani uiszczała na rzecz pana Piecyka bądź Roberta N. czynsz najmu? Tak, przez jeden miesiąc. Jak wykryliśmy, że jest nieprawidłowość, płaciliśmy tylko do Piramidu za media. A cóż to była za nieprawidłowość? Nieprawidłowość oddania kamienicy i zrobienia przez pana Roberta N. Piecyka postępowania. I tak zrobiło wiele lokatorów z naszej kamienicy. Proszę pani, czy posiada pani wiedzę, że przed sprzedażą spółce Jowisz tej kamienicy pan Piecyk i Robert N. uiścili zaległości wynikające z tytułu czynszu najmu? A jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Nie, nie mam takiej wiedzy. A czy uiścili za panią? Skoro nie mam wiedzy, że państwo Piecyk i Nowaczek uiszczyli cokolwiek, to skąd ja mogę wiedzieć, czy uiścili za mnie? Czy za jakiegokolwiek innego lokatora? A czy wystąpili przeciwko pani z pozwem o zapłatę? Tak, i w tej chwili jest sprawa w sądzie. 12 września mam. I w tym pozwie nie ma napisane, skąd wynika dług i czy zapłacili? Nie. Nie. Prowadzi to mój adwokat, nie ja. A czy jest jakieś prawomocne orzeczenie w tym przedmiocie? Sprawa o zapłatę do pana Nowaczyka odbędzie się 12 września. Panie mecenasie, ale obawiam się, że to pan składał to powództwo, to pan nie wie, co pan w swoim wniosku napisał? Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, nie ja składałem to powództwo, w związku z czym nie wiem, co było tam napisane. Ale pana mocodawca, no to ma pan dostęp do dokumentów. No, panie przewodniczący, mój mocodawca czynił wszelkie starania, żeby tutaj być. Nie z jego winy tutaj go nie ma, a to, jakie powództwa składał wcześniej, nie mam na ten temat wiedzy. Ale to panie mecenasie, to szybciej będzie wiedziała to pani Anna Tomasz czy pana mocodawca? Panie przewodniczący, jeżeli będzie pan planował jeszcze jeden termin rozprawy z udziałem mojego mandanta, z pewnością zadam mu te pytania. Dobrze, jeszcze jakieś pytania, panie mecenasie? Nie, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Wiem, że sprawy, jeżeli chodzi o pana Nowaczyka, zostały przełożone na wrzesień. Dobrze. I to panie przewodniczący, ale jeszcze jedno mam pytanie, jeżeli mógłbym. Proszę pani,
Czy pani ktoś wybijał okna w mieszkaniu? Ja nic o tym nie wiem. A czy w ogóle w kamienicy miały miejsce takie zdarzenia? Czy coś pani wie na ten temat? Za czasów Nowaczyka Piecyka? Tak. Jeżeli chodzi o... Nie umiem panu powiedzieć. A w późniejszym okresie czasu? Wie pan co, ja wracam do domu wieczorem. Co się dzieje w ciągu dnia, tego nie wiem. To może odpowiedzieć stowarzyszenie. Ale dobrze, ale szanowni państwo, no przecież rozmawialiśmy trzykrotnie, czy trzy osoby już mówiły o tym oknie, które spadło z czwartego piętra. No przecież słyszeliśmy to, tak? To jest jedyna historia. Dobrze, dziękuję uprzejmie świadkowi. Przewodniczący, ponieważ zostali wykluczeni pełnomocnicy, czy mógłbym zadać dwa pytania, ale takie doprecyzowujące, zwłaszcza jedno bym chciał nie, zadać. Nie, ponieważ pana pełnomocnictwo, panie dyrektorze, obejmuje udzielanie komisji informacji w trybie artykułu tak, 12, a pełnomocnikami miasta byli państwo, którzy ze względu na swoje zachowanie zostali wykluczeni, dlatego przykro mi, ale nie. Chciałbym poprosić kolejnego świadka, pana Andrzeja Kalinowskiego. Dzień dobry. Wskazuję, że w wezwaniu na rozprawę w sprawie R10/17 pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka pana Andrzeja Kalinowskiego o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak. Dziękuję. Pouczam pana, że w tym momencie ma pan możliwość złożenia oświadczenia co do okoliczności rozpatrywanej sprawy. Czy chce pan skorzystać z tego prawa? Nie, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym pana zapytać, od kiedy pan mieszka przy Poznańskiej 14? Ja nie mieszkam, ja wynajmowałem tam lokal użytkowy. Mhm. Po prostu... Od kiedy? Od 2008 roku ten lokal wynajmowałem. Rozumiem. Czy pana sytuacja zmieniła się po rozpatrzeniu, po zakończeniu postępowania reprywatyzacyjnego? To znaczy na tyle się zmieniła, że ja mając umowę najmu do lutego 2014 roku, wystąpiłem, jak zostałem poinformowany, że jest nowy właściciel, wystąpiłem do pana Nowaczyka i pana Piecyka z pismem o przedłużenie, o kontakt w ogóle jakikolwiek. Tego kontaktu nie było, na to pismo żadnej odpowiedzi, kontaktu też zero i po prostu nie było z kim rozmawiać. Rozumiem, ale czy została panu wypowiedziana umowa najmu? Umowa najmu została mi wypowiedziana przez firmę Jowisz. Kiedy? Pod koniec lutego 2014 roku z kancelarii pana Wociala dostałem pismo, że mam wydać lokal użytkowy, zaznaczam mój lokal, z którego ja korzystałem, to był numer 58, a dostałem wypowiedzenie najmu lokalu numer 11. Rozumiem. I jak rozumiem, pan się do tego nie zastosował, tego wypowiedzenia najmu. Tak. I co potem było? Jeszcze wrócę. Termin wydania lokalu trzydniowy. W 3 dni miałem opuścić, zabrać swój towar, odnowić lokal i zdać. A czy w uzasadnieniu była informacja, że chcą korzystać z tego lokalu osoby, które nabyły tą nieruchomość? Nie, o tym nie rozumiem. A co się potem działo? Czy podniesiono panu czynsz? Ja przez jakiś czas, przez około ponad rok korzystałem z tego lokalu, bo z Urzędu Miasta, z gminy lokale to albo jak do użytku, to strasznie drogie, a jak nie do użytku, jak tanie, to nie do użytku. I obciążano mnie 200% stawki czynszu za tak zwane bezumowne korzystanie z lokalu, z tym, że w
faktury dostawałem tylko na za media, a za korzystanie z lokalu dostawałem notę obciążeniową. Rozumiem. W której ani nie było wyliczone co jak, czy VAT, podatek VAT, nic. Tylko goła suma, tyle do zapłacenia i koniec. Było to 200% stawki czynszu. Mhm. Rozumiem. Czy doświadczył pan jakichś form nękania? Ja wiem, no nie spotkałem się z tym w moim przypadku. Były telefony, kiedy zamierzam zdać lokal i tak dalej. No, moja odpowiedź była taka, że jak uda mi się załatwić nowy lokal w Urzędzie Miasta, to wtedy zdam, bo nie miałem się na daną chwilę, gdzie z tym towarem podziać i z tym. Poza tym, no cóż, był to lokal w trzecim podwórku w suterynie i no dostęp klientów był trochę ograniczony. Był domofon, dosyć często domofon był psuty. A czy zna pan jakieś relacje sąsiadów czy mieszkańców ulicy Poznańskiej 14, które wskazywałyby na praktyki nękania bądź podnoszenia czynszów, telefonów, które zapytywały, kiedy opuści się lokal? Czy zna pan jakieś tego typu relacje? To znaczy ja znam, jako że zostałem przewodniczącym Stowarzyszenia Poznańska 14, to znam to z relacji lokatorów. A był pan uprzejmy przybliżyć takie, które panu... Nękania takie, kiedy opuści mieszkanie i tak dalej, tyczyły się pani Anny Nawrockiej. Były u niej dwie próby włamania do mieszkania. Poza tym, no, ludzi przede wszystkim wyganiał czynsz, stawka czynszu. Jeżeli w przypadku, kiedy była kamienica pod władaniem gminy, ludzie płacili mniejszą stawkę, bo wiadomo, że 65% płacił lokator, 35% gmina. W momencie, kiedy przejęto kamienicę, prywatny właściciel przejął, z początku stawka ta nie była podnoszona, tylko tyle, że lokatorzy płacili 100%. To znaczy wtedy było 13,05 z metra. Mhm. I do momentu sprzedaży kamienicy do firmy Jowisz, bodajże w marcu w 2014 roku została zmieniona stawka odtworzeniowa metra kwadratowego i wtedy czynsz wzrósł na 14,70. Po pół roku firmy Jowisz podniosły czynsz na 25 zł. Rozumiem. A dlaczego podniosły ten czynsz? Czy to była forma nacisku, żeby się z tej kamienicy wyprowadzić? No najprawdopodobniej tłumacząc się tym, że nie mają godziwego zysku, koszty utrzymania kamienicy, to wszystko było, podali pisemne wyliczenie, ale to takie było, aby zbyć. Rozumiem. Czyli z pana wiedzy wynika, że, czy z wiedzy świadka wynika, że tego podniesienia tego czynszu tam o 200-300% doświadczyły wszystkie osoby, z którymi pan miał kontakt przy Poznańskiej 14? Tak. Wszyscy dawni komunalni. Podniesiono im te czynsze. Ja rozumiem, że część osób, którym podniesiono czynsze o te 300%, się wyprowadziła, bo nie mogła tego wytrzymać, a część dalej walczy, tak? Między innymi w stowarzyszeniu. Tak. Rozumiemy. Dobrze, czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Pan Sebastian Kaleta. Proszę świadka, poprzednia pani Anna Tomas mówiła o spotkaniu, które miało mieć miejsce z panem mecenasem Wocialem, tak. W którym miało uczestniczyć jeszcze kilka innych osób. Może pan opisać takie spotkanie? Byłem na tym spotkaniu. Pan mecenas Wocial powiedział, że żeby się lokatorzy zgłaszali do jego kancelarii w celu uzyskania nowego mieszkania. I nowego mieszkania gdzie? Od miasta. Argumentował to tym, że ma dobre konekcje w mieście i może sprawę szybko przyspieszyć. Czyli powoływał się na swoje wpływy w mieście, pan mecenas Wocial, by przekonać państwa do złożenia wniosku o nowe mieszkanie, mieszkania socjalnego z zasobu gminy. Tak. I
mecenas Wocial wskazywał, że ma odpowiednie koneksje, tak cytuję pana, tak, do tego, by taką sprawę przeprowadzić w ratuszu, tak? W ramach postępowania o lokal, tak? Tak. Pani Tomasz wspominała, że z tego spotkania zachowało się nagranie. Czy to prawda? Tak, mam nagranie na komputerze. Czy pan przekazywał instytucjom ścigania to nagranie, czy państwo informowali jakieś instytucje o tym zdarzeniu? Nie, jest to tylko u mnie i do mojej wiadomości. A kto oprócz pana uczestniczył w tym spotkaniu? Pani Anna Tomas, Anna Grabowska, mąż pani Anny Tomas, pan Śpiewak. Pan Jan Śpiewak, tak? Tak, Jan Śpiewak i mecenas Wocial, oczywiście jego asystentka. Sekretarz. Czyli wszystkie te osoby obecne słyszały słowa pana mecenasa Wociala o tym, że tak, w zamian za odpuszczenie Poznańskiej 14, on dzięki swoim koneksjom w Urzędzie tak, Miasta pozwoli, umożliwi państwu zdobycie mieszkań socjalnych z zasobu miejskiego, tak, innych. A jeszcze, pod koniec swojej bytności jako właściciel, pan Nowaczek i pan Piecek dali 3-letnie wypowiedzenia. Bo pan mecenas Wociel był pełnomocnikiem pana Roberta Anny i pana Piecyka, tak? W tym okresie przejściowym znaczy, pan Wociel był pełnomocnikiem Jowisza? Jowisza. Czyli już po nabyciu kamienicy Jowisz, pan mecenas Wociel skontaktował się z państwem, tak, państwa zaprosił na spotkanie i na tym spotkaniu padły te słowa, o których pan zeznał, tak? To będzie wszystko z mojej strony. Robert Kropiwnicki, bardzo proszę. Jaką działalność pan prowadzi gospodarczą? Sprzedaż opakowań jednorazowych. I to rozumiem, w tym pomieszczeniu tam na Poznańskiej, tak, a ile metrów ten lokal miał? 55,5 metra. To jest na parterze, w przyziemiu, jak to jest? Suteryna. Ale tak wejście z podwórka były schody do lokalu. I jaki czynsz pan płacił w czasach, kiedy miasto obejmował? Kiedy miasto, to płaciłem łącznie z mediami, płaciłem 800 zł, a po przejęciu, znaczy za ten okres bezumowny płaciłem 1880 zł. W czasach pana Roberta N. i Piecyka, tak? I tak. 1800 tak, zł. Nie, tak? w czasie spółek Jowisz. Bo to akurat tak się zbiegło, że mnie się kończyła umowa najmu, a pan Robert i pan Piecyk sprzedali kamienicę do firmy Jowisz. Płaci pan obecnie ten czynsz? Nie płacę, musiałem zrezygnować. Z działalności, tak? Z działalności, tak. I pozostało panu, ma pan duże zadłużenie, zostało panu? Przyjęto wycofanie zadłużenia za to, że zwróciłem lokal. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, to czy pełnomocnicy stron mają pytania? Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję. Proszę powiedzieć, czy ma pan jakąś wiedzę na temat aktualnie przeprowadzonego remontu w kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14? Znaczy aktualnie przeprowadzanej dewastacji. No, kwestia nazewnictwa. No trudno nazwać remontem, jeżeli mieszkanie, które zajmowało, mieszkanie o powierzchni około 215 metrów zajmowały 4 różne rodziny. A w tej chwili jest z tego pomieszczenia hala sportowa. Czyli są ściany są burzone. Tylko nośne i słupy kominowe. Szyny stropowe wystają połowę swojej grubości ze stropu. Proszę powiedzieć, czy ten remont wiąże się z jakimiś szczególnymi uciążliwościami dla mieszkańców kamienicy? No od godziny 7 rano do godziny 18-19 non stop słychać tłuczenie, to znaczy burzenie ścian, wyrzucanie gruzu do pojemników, że robią to pracownicy ukraińscy, nie robią tego delikatnie. Im na tym nie zależy. On ma swoje zrobić i koniec.
A proszę powiedzieć, czy w trakcie tego remontu, czy ma pan wiedzę, czy zdarzały się jakieś nieszczęśliwe wypadki, incydenty? Nie tyle, że dla zagrażające życiu i zdrowiu, ale... To znaczy, jeśli chodzi o samą rozbiórkę, to nie, ale był okres taki, że w 16 roku na kamienicy mieszkało w wolnych, opuszczonych lokalach, mieszkało dużo pracowników ukraińskich. Czyli to byli pracownicy? Firmy, nie wiem jak ta firma się nazywa, firma, która była wynajmowana przez Jowisza do rozbiórki budynku. Czyli tak jakby podwykonawca tak. Spółek grupy Fenix. I co z tymi Ukraińcami? No, gdzie było jakieś większe mieszkanie, tam po prostu robili im hotel. Już meble to oni sobie sami organizowali, a z tego co widziałem, co przenosili się, przenosząc się z jednych lokali do drugich, no to łóżka to mieli spawane z kątowników, jak prycze w więzieniu, no. Ale proszę powiedzieć, czy to, że... A co się wydarzało? No, po zakończonej pracy po godzinie 18-19 oczywiście imprezy. Czy były jakieś nieprzyjemne sytuacje z udziałem tych pracowników? Czy to w jakiś sposób negatywnie wpływało na kwestie mieszkaniowe dla pozostałych mieszkańców? To znaczy potrafili, siedząc w oknach, na balkonach, wieczorem, jeżeli ktoś przechodził, to potrafili wulgarnych słów używać pod względem lokatorów. Dziękuję panie przewodniczący, nie mam więcej pytań. Dziękuję uprzejmie panie mecenasie. Pan mecenas chce zabrać głos? Dosłownie kilka pytań. Bardzo proszę. Proszę pana, czy pan kiedykolwiek miał osobisty kontakt z panem Piecykiem? Nigdy. Czy poza tym pismem dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu w jakiejkolwiek innej formie on się z panem kontaktował sam bądź przez pełnomocnika? Nie. Czy z jego strony były jakieś formy nacisku na pana, nękania pana osoby? Za krótki termin to był. Po prostu 3 miesiące, listopad, grudzień, styczeń 2014 i pod koniec stycznia została kamienica sprzedana. Proszę pana, czy pan ma wiedzę na temat pożaru, który miał się w tym okresie wydarzyć w kamienicy? 2 pożary były, tak, w piwnicach. Pytam o przełom 2013-2014 rok. Wtedy 2 były? Tak. Co spowodowało te pożary, wie pan? Nie wiem co, różne były wersje, zwarcie instalacji elektrycznej w piwnicy. No, materiały jakie tam się znajdowały, to było łatwo podpalić. A czy Straż Pożarna jakieś rozstrzygnięcie w tej kwestii wydała? Co było przyczyną tego zdarzenia? Nie mam tej wiedzy. Proszę pana, czy pan posiada jakąkolwiek wiedzę na temat historii rodziny Włodawerów? Znikomą tyle co od pani Anny Tomas. Mógłby pan ją w jakikolwiek sposób streścić? Raczej nie. Słucham? Raczej nie. Nie da to się powiedzieć w 2 słowach. Proszę powiedzieć więcej. Obawiam się, że świadek wspomniał, że ma wiedzę tylko taką jak pani Anna Tomas, dlatego proszę przyjąć tą odpowiedź. Panie mecenasie, dalej. Proszę pana, czy pan posiada jakąkolwiek wiedzę na temat historii samego budynku przed i po wojnie? Co się z nim działo? Kto nim zarządzał? Jaki był stan techniczny tego budynku? Nie. Tyle co mnie interesowało, to znalazłem w internecie. Każdy może to znaleźć. Proszę pana, czy w tym okresie przełomu 2013-2014 roku ktoś niszczył pana lokal, wybijał szyby, dewastował go? Nie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Skoro nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję świadkowi. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do końca, ewentualnie końcowych oświadczeń stron, chciałbym skorzystać z możliwości, czy członkowie komisji, wiem, że też chcieliby skorzystać z możliwości zadania pytań przedstawicielom miasta stołecznego Warszawy, ale również stronom
korzystając z artykułu 12, jeżeli chodzi o Urząd Miasta Komisji. Czy ktoś z panów chciałby teraz zadać pytanie przedstawicielom miasta? Panie przewodniczący, jeśli... Kto by chciał? Pan Sebastian Kaleta, tak. Pan Tomasz Lisiecki, pan Jan Mosiński, tak? Pan Robert Kropiwnicki. Dobrze, sekundkę, już tylko zapisuję. Pan mecenas też rozumiem, ja tak? Nie, kwestię formalną. Proszę. Chciałbym przed zadawaniem pytań, tak? Aby komisja umożliwiła złożenie swobodnego oświadczenia. To pod koniec, panie mecenasie, tak jak mówiłem, przy zakończeniu strony. No tak, ale to jakby uprzedzenie tego przed zadawaniem pytań jakby pewnie zaoszczędzi wiele z tych pytań w stosunku do obecnych tu członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, bo jakby z tych oświadczeń swobodnych będzie wynikało dużo informacji czy kwestii związanych z aktualną sytuacją kamienicy na skutek tej procesu reprywatyzacyjnego, a także samych kwestii związanych z tym procesem reprywatyzacji. Także przedkładam to jakby pod rozwagę, żeby najpierw umożliwić złożenie swobodnych oświadczeń, tak jak to miało miejsce w przypadku wszystkich świadków, aby mogli się swobodnie wypowiedzieć, ewentualnie jeżeli komisja będzie uważała za zasadne zadanie dodatkowych pytań. Dobrze, potraktuję to, dziękuję panie mecenasie, potraktuję to jako wniosek formalny. Czy ktoś z członków komisji ma coś przeciwko, czy możemy procedować w ten sposób? Dobrze, to zmieniam sposób procedowania. Bardzo proszę się przedstawić i wygłosić oświadczenie, które przysługuje, to uprawnienie przysługuje stronom. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam, nazywam się Marta Sieciarz. Jestem członkiem zarządu wspólnoty od wielu, wielu lat, z przerwą na kilka lat. Obecnie od chyba lutego tego roku członek zarządu wspólnoty i reprezentuję kilkunastu właścicieli wyodrębnionych lokali. Chciałyśmy wygłosić oświadczenie o wszystkich sprawach, jakie przez te wszystkie lata się działy, czyli zarówno począwszy od procesu reprywatyzacji, aż do czasów dzisiejszych. Także przepraszam, będzie to trochę trwało. Zajęliśmy się badaniem dawnych dokumentów, dlatego że usłyszałam, zadzwonił do mnie sąsiad, że właścicielem nowym jest firma, usłyszałam, że to Feniks, faktycznie to były spółki Jowisz. Bardzo mieliśmy złe doświadczenia z tymi spółkami, ponieważ wykonywały one nadbudowę kamienicy obok nas i prowadziliśmy nieudane negocjacje. Mieliśmy też sąsiadów z kamienic niedaleko, które ta spółka przejęła, więc przestraszyliśmy się tego i postanowiliśmy sprawdzić. Ktoś dał nam fragment księgi hipotecznej. Pojechaliśmy też do SKO dokonać wglądu w akta, ponieważ ja nie byłam w ogóle świadoma całego procesu. Nie dostawałam powiadomień, więc przez całe postępowanie przed SKO nie wiedziałam w ogóle, że jest jakiś proces. No i uwagę naszą dostaliśmy się do dokumentów, w których był akt po postępowaniu spadkowym, akt notarialny. Wielką naszą uwagę przykuła taka historia, że jedna ze spadkobierczyń, Estera, dziedziczyła sama po sobie i wszyscy ludzie, tam było 14 rodzeństwa, zmarli bezpotomnie. Nie zgadzały się też udziały wartości tego spadku, a cały ostatecznie spadek przypadał Aleksandrowi Włodawerowi, czyli jednej osobie. No w tym miejscu mogę dodać, że zarówno adwokat Robert N., jak i potem te spółki miały pecha, dlatego że w naszej wspólnocie jest mnóstwo ludzi, którzy żyją tu od wielu, wielu lat, znali, pamiętali nawet właścicieli bądź osoby, które były po wojnie. Mieliśmy też znajomych w kamienicach i za chwilę poznaliśmy w kamienicach właśnie, w których był Feniks i inne jego spółki, bo tych spółek jest mnóstwo. Więc bardzo szybko zrobiliśmy spotkanie, na którym ludzie z tych kamienic
wielu na tamten czas wszystkich brali udział. No i dowiedzieliśmy się, że ta sytuacja nasza jest tragiczna. Byliśmy przerażeni coraz bardziej, dlatego że dowiedzieliśmy się, że Fenix natychmiast przyjmuje zarząd w każdej kamienicy, podwyższa fundusz remontowy. Obok nas niedaleko to było do 50, a nawet do 100 zł za metr. Chodzi o członków wspólnoty, bo jeżeli weźmie zarząd, przejmie zarząd, może decydować o uchwałach wspólnoty. Te sprawy potem zresztą, te spółki przegrywały w sądach, ale to już była, to był dalszy czas. Odcinał też media pod pretekstem remontów. Jedna z kamienic nie miała ogrzewania przez całą zimę. To są oczywiście historie tych ludzi. Ja nie mam na to dowodów, dokumentów. Mówię to, o czym oni opowiadali. W innej kamienicy zarząd wspólnoty nie miał żadnych pieniędzy, więc dozorca sprzątał bez wynagrodzenia na przykład przez wiele miesięcy. No, my byliśmy po prostu przestraszeni. Postanowiliśmy działać, postanowiliśmy i myśleliśmy tak naprawdę, że ten problem tkwi w tych spółkach. Nie mieliśmy pojęcia jeszcze, że będzie też problem z tym postępowaniem zwrotowym, no ale za chwilę to się okazało. W aktach SKO, gdzie pojechaliśmy, od razu uderzające było to, że, bo tam były trzy postępowania przed SKO. Pierwsze i drugie z 2007 roku, trzecie z 2010 zakończone bodajże w 2012. W pierwszym i drugim postępowaniu przed SKO pan Robert N., który był wtedy pełnomocnikiem Aleksandra Włodawera, posługiwał się takim poświadczonym świadectwem z księgi hipotecznej. Ja to, do czego się odnoszę, mam ze sobą, w jednym egzemplarzu będę mogła przekazać. To świadectwo zresztą jest u państwa w aktach komisji. Na nim widniały dzieci Abrama Isaaca, który był pierwszym właścicielem nieruchomości, zaś sam on nie, było to widać. Natomiast postępowanie spadkowe z 2010 roku było przeprowadzone po Abramie Isaacu i wszystkich następnych. No, nie wolno przeprowadzić postępowania spadkowego dwa razy po tej samej osobie. Ponadto ta Estera, której się uczepiliśmy, która dziedziczyła sama po sobie, no nie zgadzało się. Więc zaczęliśmy szukać pomocy prawnej. Trafiliśmy do Stowarzyszenia Komitet Obrony Lokatorów, pana Marka Jasińskiego i jego córki. Otrzymaliśmy tam bardzo wiele cennych rad, zawarliśmy kontakty z innymi ludźmi, którzy są w podobnej sytuacji. Następnie oddaliśmy decyzję SKO do kancelarii prawnej i z informacją o znalezionych przez nas na pierwszy rzut oka nieprawidłowościach. Ta kancelaria przed zbadaniem tych nieprawidłowości zwróciła od razu uwagę na fakt, że ja i jeszcze jeden z właścicieli, Piotr Muszyński, nie byliśmy prawidłowo powiadomieni o toczącym się postępowaniu, więc natychmiast my się tego uchwyciliśmy, złożyliśmy wniosek o wznowienie postępowania z uwagi na ten fakt. W tym samym czasie, to był 2014 rok i to początek, bardzo dawno temu już, zeznawałam w charakterze świadka na komendzie policji. Moje zeznania dołączono do toczącego się już w tym momencie postępowania zainicjowanego również przez Komitet Obrony Lokatorów, toczącego się w sprawie, to było duże śledztwo w sprawie wielu nieruchomości. Wtedy ono dotyczyło bodajże czterech budynków. Dziś myślę o tym, że to było zasadne łączenie tych wszystkich spraw. Była to jakoś tam może wiosna, maj, czerwiec 2014. Zaraz potem zaczęły się kłopoty już z tymi spółkami Jowisz. Mieliśmy też świadomość, że te organizacje lokatorskie złożyły raport do BGN-u o nieprawidłowościach przeróżnych, więc byliśmy tak przez chwilę uspokojeni. Wiedzieliśmy, że też pan Marcin Bajko został poinformowany. Kręciła się policja wokół nas, prokuratura dostała zawiadomienia, no generalnie czuliśmy, że jesteśmy w dobrych, że już się dzieje, że już nic nie musimy.
W tym czasie kancelaria prawna pracowała nad opinią prawną dotyczącą nieprawidłowości z tych dokumentów, które dostarczyliśmy do tego czasu. Mieliśmy, cały czas zbieraliśmy jeszcze te materiały. Pojawiło się też w Kamienicy bardzo dużo polityków, którzy obiecywali nam pomoc. Nie będę tutaj wymieniała ich z nazwisk, natomiast po wyborach więcej się nie pojawili. Prokuratura, jakby nic nowego też się nie działo, nikt z członków wspólnoty nie został już przesłuchany. Od czerwca 2015 zaczęło dziać się coś bardzo złego. Usłyszeliśmy plotkę, że śledztwo będzie umorzone. Stanęliśmy, szczerze mówiąc, na głowie, żeby tak się nie stało. Dostarczyliśmy nowe dokumenty do tego śledztwa. W tym samym czasie spółka Jowisz zaczęła obciążać księgę wieczystą nieruchomości. Dotyczyło to wprawdzie ich części, ale bardzo nas to zaniepokoiło. Pierwsze obligacje, jakie zostały nałożone, będzie o tym później, to było właśnie 2015 i byliśmy zaniepokojeni, co się dzieje. Czy rzeczywiście oni są wiarygodni, no jakby coraz gorzej to wyglądało. Po tych faktach złożyliśmy na koniec 2015 roku wniosek o wpis ostrzeżenia do Księgi Wieczystej z powiadomieniem prokuratury. Jako stronę w tym wniosku podaliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa. Sąd Wieczystoksięgowy odmówił nam wpisu, natomiast rozpoczęło się kolejne śledztwo prokuratorskie. Zostało też wysłane zapytanie, które chciałabym przytoczyć. Zapytanie do Prokuratury Okręgowej, Krajowej, Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji, czy zostały podjęte kroki w związku z zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa oraz Miasta Stołecznego Warszawy i poinformowaniu o tym, o możliwości przyłączenia się do postępowania. Momencik. Następnie, już będę odczytywać, bo myślę, że to jest bardzo istotna kwestia. Następnie, to jest, przeczytam fragment, to jest złożone również przez Komitet Obrony Lokatorów. W ubiegłym roku zostało przez nas złożone zawiadomienie do prokuratury, na podstawie którego zostało wszczęte śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Chocimska 28 w toku postępowania i badania przez nas dokumentów dawnych oraz przekazywania pełnych analiz prawnych i dowodów w prokuraturze wyszły wątki, które przeraziły samego prokuratora. Grupa zajmująca się odzyskiwaniem nieruchomości i tak dalej, miasto mając pełną dokumentację, pozwala na to, sądy popełniają błędy, stwierdzają nabycie spadków nie na dzień ich otwarcia, zgonu spadkodawcy i przepisów wówczas obowiązujących, kodeks Napoleona, lecz wydają postanowienia według wytycznych wnioskodawców. Dodatkowo dochodzi do oszustw podatkowych związanych z niepłaceniem podatku na przykład od zbycia nieruchomości przed upływem lat 5 oraz praniu brudnych pieniędzy. Tak brzmiało wtedy to pismo od Komitetu Obrony Lokatorów. Zostało wysłane też do ministra Ziobry, następnie do prokuratury okręgowej, do wiadomości Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa, o czym mówiłam, i Prokuratury Krajowej zostało wysłane pismo, też fragment odczytam, czy zostały zabezpieczone wątki związane z, i to jest 11 kwietnia już 2016, to jest później, czy zostały zabezpieczone wątki związane z postępowaniem spadkowym po włodawerach oraz nieruchomości, których przedwojennymi właścicielami byli włodawerowie i inne rodziny. I czy poinformował pan ministra, to jest do prokuratora prowadzącego to śledztwo, czy poinformował pan ministra skarbu, ewentualnie Miasto Stołeczne Warszawa, o konieczności przyłączenia się do postępowań zmierzających do zmiany treści postanowień sądu w przedmiocie nabycia spadków, w których beneficjentem będzie Skarb Państwa? Czy poinformował pan miasto o nieprawidłowościach i konieczności dokonania czynności prawnych w zakresie wznowienia postępowań spadkowych? Na to pismo Komitet Obrony Lokatorów otrzymał odpowiedź od prokuratora. Wszystko wróciło do Prokuratury Okręgowej. I otrzymał odpowiedź,
że brak jest podstaw do zawiadomienia beneficjentów masy spadkowej po przedwojennych właścicielach lub ich następcach prawnych, miasto stoczne Warszawa oraz Skarbu Państwa. Byliśmy przerażeni. Tutaj jest też ta odpowiedź w załączeniu. Złożyliśmy kolejne zawiadomienie w listopadzie, jeszcze później, 2016 roku, po analizie tych postępowań zwrotowych już, nie spadkowych, tylko zwrotowych. Ono bardzo szybko już poszło do Wrocławia, do prokuratury. Wystąpiliśmy też z kolejnym wnioskiem o wpis ostrzeżenia w Księdze Wieczystej. Tą sprawą zajmuje się Wydział Sądowy we Wrocławiu. W 2014 roku, na samym początku, zebraliśmy wspomnienia od najstarszych lokatorów naszej kamienicy. Odczytam je w małym fragmencie. One są fascynujące, ponieważ trafiło na prawdziwych warszawiaków. Może trudno w to uwierzyć, ale tu się wszyscy znają i to są piękne wspomnienia. Nazywam się Bogusław Zdzieborski, mieszkam w Niemczech. W czasie wojny na naszych terenach, tu w Miednej, urządzili łapankę, zabrali nas do obozu pracy w Niemczech. Udało mi się uciec na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Właśnie wtedy rozpoczęło się zaraz powstanie. Dostałem się do mieszkania siostry, która mieszkała przy Chorzej Róg Mokotowskiej w pierwszym dniu powstania. W 10 dniu powstania siostrę zabrali Niemcy. Nigdy już nie wróciła. Powstanie spędziłem w Warszawie. Ten pan dalej opowiada i później już jakby to, co dotyczy naszego budynku. Po wojnie wróciłem do Miednej. Pokręciłem się z rok, aż przyjechał majster i wziął mnie i dwóch kolegów do Warszawy. Ojciec majstra służył u hrabiny Ostrowskiej w Miednej. Potem ożenił się we Francji. Koledzy nazywali się Tulwin i Maliszewski. Obaj z Miednej, obaj żyją do dziś. Tulwin po sąsiedzku, tam za drzewem, Maliszewski w Warszawie. Pracowałem u niego od jesieni 46 do końca 49. Krawiec Antoni Nowicki mieszkał przy Poznańskiej w Warszawie, to był ten majster, pod numerem 14. Wchodziło się z drugiego podwórka, w prawo, do pracowni i tak dalej. Opowiada w najmniejszych, najdrobniejszych szczegółach. Co ciekawe, u majstra ubierał się Gomułka, szyłem dla Gomułkowej płaszcz zielony i spodnie bryczesy. Majster jeździł na przymiarki na Ujazdowskiej. Ja też tam raz odwoziłem garnitur, czyli tu, do tego budynku. Na pierwszym piętrze mieszkał właściciel. Żyd, rudy, nie nosił brody, widziałem go tylko raz. Żyd dał mi 500 zł za przyniesienie dwóch garniturów z zakładu na piętro. To było dużo. Właściciel miał ponad 60 lat, gdy go widziałem. Wyjechał do Izraela w 47 lub 48 roku. Pamiętam to dobrze. Nie widziałem, ale mówiło się o tym, majster mówił. Po śmierci majstra, majstrowa sprzedała mieszkanie, uwaga, sprzedała, i przeniosła się do mniejszego, też na Poznańską, w stronę Alej. Majstrowej po sprzedaży mieszkania miały zostać pieniądze na życie. Nie prowadziła już pracowni, miała wtedy trzech synów, a najstarszy miał 15 lat, był kolegą pana Bogdana. I kolejne historie różnych osób. Lokal 10, przed utratą mieszkania rodzina Grabowskich mieszkali pod 32, wcześniej pod 10. Moja rodzina mieszkała tu od początku istnienia kamienicy. Dziadek pamiętał końcówkę budowy. Przybył do Warszawy z Siedleckiego po znajomości. Pierwsza była tu macocha ojca i jej mąż. Gdy on zmarł, ona wydała się za dziadka. Opowiada o tym, że mieszkali tu Żydzi, ale nie oni. Dziadek mój był dozorcą od zawsze, zaraz jak przyjechał do pracy. W 49 roku po śmierci dziadka zmarł, zamiatając podwórko. Sprowadził się tu mój ojciec Henryk i przejął pracę po dziadku. Był dozorcą, którego wszyscy znali. Administratorem był pan Jurecki, dziadek panównika, mieszkanie 28, też pochodził z Siedleckiego. Po wojnie w kamienicy pojawiła się Natalia Blut. Zbierała komorne przez 3-4 lata. Była chyba siostrzenicą włodawerów, być może od strony matki, nie wiem. Spędzała dużo czasu z moim ojcem, on jej pomagał. Mieszkała nad bramą, obecnie mieszkania 2, w małym pokoiku od podwórka. Całą okupację spędziła w Czechach, jestem tego absolutnie pewien. Opowiadała, że była gospodynią księdza, musiała nauczyć się pacierza i wszystkich katolickich świąt. Znała je lepiej niż my. Potem zachorowała. Ojciec zbierał dla niej czynsze i się z nią rozliczał, a potem szybko umarła.
Nazywała się Kazimiera Chojnacka, ale my wiedzieliśmy, że wcześniej nazywała się Natalia Blud. Mówiła nam o tym. Pamiętam ją doskonale. Babka z krwi i kości, wysoka, postawna, niechucherko. Potem zorganizowano już administrację miejską. Ojciec zmarł mając 101 lat. Do końca wszystko pamiętał. Przed stanem wojennym pojawiło się dwóch facetów w kamienicy. Przyszli do ojca. Przybyli z Francji. Jeden nazywał się Filip. Chyba to był ojciec z synem, tak mi się wydaje. Świetnie mówili po polsku. Mówili, że są spadkobiercami przedwojennych właścicieli, ale nie będą nigdy tego dochodzić. Przyjechali tylko zobaczyć przedwojenny majątek. Genio Grabowski, urodzony w 1942 roku, to opowiada, mieszkało 5 pokoleń w tym budynku państwa Grabowskich. Jego siostra Janka Grabska opowiadała, mówi tak, rodzice wspominali dawnych przedwojennych właścicieli, oni po wojnie już się nie pojawiali. Przyjechała za to ich siostrzenica, pani Chojnacka, i administrowała budynkiem. Dokładnie nie pamiętam w jakich latach. Potem umarła. Ojciec pomagał w organizacji jej pogrzebu, bo chyba nie miała nikogo. Na pogrzeb pojechał ojciec, ja nie. Niewiele pamiętam z tamtych czasów. Pamiętam, że w pierwszym podwórku był zakład krawiecki, no i tak dalej. Rodzina pana Meszkę przeżyła tu powstanie. Po powstaniu pan Bogdan zaliczył obóz w Pruszkowie, następnie wyjechali w okolice Oświęcimia, wrócili po wojnie. I pan Meszkę opowiada mi tak, jeśli chodzi o Grabowskich, było ich dwóch. Był stary Grabowski, który umarł na zawał, zamiatając podwórko. Później dozorcostwo przejął jego syn, który dozorcą był najdłużej. Żyje i mieszka jeszcze jego syn. Znałem ich wszystkich. Jeśli chodzi, no i tu opowiada o kolejnych mieszkańcach, to bardzo ciekawe. Po wojnie mieszkania frontowe to był kołchoz. Były to oryginalne mieszkania siedmiopokojowe. Zostały podzielone. I znowu powraca temat sprzedaży mieszkań. Pani Nowicka po śmierci męża przejęła zakład, wymieniła mieszkanie na mniejsze za pieniądze. Rodzina państwa Szopę opowiada początki budowy kamienicy tak samo. Dziadkowie mieszkali cały czas przy Poznańskiej. W klasie były żydowskie dzieci. Na Poznańskiej starych Żydów nie było. Byli młodzi, mieli dzieci w moim wieku. Nie wiem, czy to nie byli sowieccy Żydzi. Nie kojarzę Włodawerów, Blutów ani pani Chojnackiej. Za to kojarzę, raz w miesiącu jakiś pan chodził i zbierał za liczniki gazu. Zofia Staroń. Rodzina mieszkała w tym budynku od zawsze. Urodziłam się w 1938 roku. Moja mama umarła, gdy miałam 8 lat. Zajmowała się mną, kiedy ojciec pracował. Zajmowała się mną, kiedy ojciec pracował, pani Chojnacka, która była administratorem. Nie wiem, z czyjego ramienia była administratorem. Nie wiem, czy miała jakąkolwiek rodzinę. Nigdy nie słyszałam nazwiska Blud. Nie wiem, czy była Żydówką. Pani Chojnacka szykowała się do jakiegoś wyjazdu. Ja wyjechałam wkrótce do szkoły, a kiedy wróciłam, jakieś około 10-11 lat, jak miała, pani Chojnacka już nie żyła, nie zdążyła nigdzie wyjechać. No i wreszcie rodzina państwa panówników, z których jeden był administratorem powojennym i przekazali nam umowę z Włodawerami. Nie po wojennym, tylko w czasie wojny. Z 1939 roku jest umowa z panem Jureckim na administrowanie nieruchomością. Nie bez powodu przytaczam tę historię, bo jest tu bardzo dużo mowa o tych przedwojennych właścicielach. Czyli jeżeli można na sekundkę, tak, żeby wyjaśnić. Czyli ja rozumiem, że z tego wynika, że historia ewentualnych właścicieli tej kamienic jest dużo bardziej skomplikowana niż postanowienie spadkowe z 2010 roku i tego nie zbadano. Tak? Przejdziemy do tego, ale tak. Tak, można było tak syntetycznie. Tak, syntetycznie, jeżeli mogę poprosić. Ja się bardzo staram, ale my pracowaliśmy jako członkowie wspólnoty ponad 3,5 roku nad tą sprawą i nie jestem w stanie streścić jej w 10 minut. Będę starała się mówić tak, żeby było to. To ja mam prośbę taką. Najważniejsze wątki z ewentualną konkluzją, a dokumenty i tak, tak, komisja włączy oczywiście do akt sprawy. Co do nieprawidłowości wynikających z akt, które się znajdują w rękach komisji, pierwsza informacja o posiadaniu przez Joela Włodawera pojawia się w aktach w piśmie z dnia 3 marca 2005. Wcześniej nie ma takiej wzmianki, nawet w korespondencji. Nikt też go nie pamięta.
Nie jestem pewna, czy ta treść, ja nie jestem pewna, czy ta treść tego wniosku jest złożonego przez Edwarda Łukasik, czy w ogóle ten wniosek jest prawdziwy, czy nie został podłożony do akt nieruchomości. Wywodzę to stąd, że pytanie właściwie, które się nasuwa, kto i dlaczego w 2006 roku przetrzymywał akta. Jest o tym też w korespondencji między urzędnikami miasta, że te akta są u pracownika i nie mają władztwa nad tymi aktami własnościowymi nieruchomości. Dla mnie jest to zastanawiające. Macie Państwo to wszystko u siebie. W tym miejscu nasuwają się pytania z naszej strony. Dlaczego przed postanowieniem spadkowym w 2010 roku BGN w ogóle rozpoczął procedurę jakąkolwiek dotyczącą rozpatrzenia wniosku adwokata Roberta N., który miał pełnomocnictwo od Aleksandra Włodawera, natomiast nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, a więc nie mógł on jeszcze legitymować się nawet prawdopodobieństwem tego, że budynek przejdzie w ręce Aleksandra Włodawera. Jest mnóstwo korespondencji w tej sprawie. Część tej korespondencji kierowana była też do wiadomości adwokata Roberta N. Moim zdaniem, naszym zdaniem, te działania były kompletnie bezprawne. Wydaje mi się, że nie powinniśmy utrzymywać urzędników, którzy pracują nad czymś, co nie należy do ich obowiązku. To jest poza obowiązkami. Mam tu na myśli pisma, tu przytaczam daty tych pism, szczegółowo to wypisaliśmy. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że pełnomocnictwo z 2006 roku udzielone Robertowi N. przez Aleksandra Włodawera w naszym odczuciu też być może nie jest prawdziwe, dlatego bo jest, proszę zwrócić uwagę na różnicę w podpisach. Na pełnomocnictwach pierwszych z lat 2006, a na przykład 2009 i 10. Są to kompletnie, zupełnie inne podpisy. Oczywiście to są tylko nasze wątpliwości. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury i proszę bardzo. W tym zakresie i sami nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Przedkładam też komisji pismo o tym, że może tak jeszcze. Edward Łukasik w imieniu Joela Włodawera pisał, że Joel jest jedynym i wyłącznym spadkobiercą, co stoi w sprzeczności ze składanymi w tym podobnym czasie do sądu o uznanie za zmarłych członków rodzin, czyli on wiedział, że istnieje jego bratanek Aaron, ponieważ razem składali te zawiadomienia o zgonach swojej rodziny oraz wszczynali postępowania spadkowe po innych odgałęzieniach tej rodziny bądź dalekich krewnych. No nie sądzę, żeby on nie wiedział. W 91 roku to było. W tym czasie pomyliłam dwa wnioski. Jeden Joela o przywrócenie posiadania, a teraz chciałam powiedzieć o wniosku, który został złożony przez Joela w 91 roku o reprywatyzację. To był taki wniosek, bez postępowania się odbyło, nie zostało wszczęte, natomiast on pisze właśnie, że jest jedynym spadkobiercą. Jest to bardzo charakterystyczne twierdzenie dla tej rodziny. Każdy praktycznie potem tak twierdził. Natomiast była to nieprawda. W 91 roku zarówno Artur Włodawer, Paulina Włodawer i Aleksander Włodawer mieli się znakomicie, więc z pewnością Joel musiał posiadać o tym wiedzę. W tym miejscu jako ciekawostkę przekazuję też dokument, który świadczy o tym,
że po wojnie w 1947 roku Joel zamieszkiwał przy Targowej 64 mieszkania 20. Wynika to z pisma, które przedłożę komisji. Ten adres ma wielkie znaczenie. Zarówno, jak już mówiłam, Joel i następnie adwokat Robert N. posługują się tym świadectwem sądu hipotecznego. To świadectwo sądu hipotecznego pokazuje sytuację na 36 rok, natomiast jest świadectwem z datą 47. Jest to dziwne, ponieważ nie pokazuje stanu faktycznego na 47 rok. W 36 roku nie żył już Abraham Isaac Włodawer, natomiast ja może jako materiał pomocniczy przedłożyłabym drzewo genealogiczne i w tej chwili byłoby może łatwiej. Nie wiem, czy jeszcze komuś? To niech pani da. Dziękuję bardzo. Pani to w kilku, tak? Tak. W 36 roku nie żył już Abraham Isaac Włodawer, natomiast dokonane zostały już wpisy w naszej księdze, naszej nieruchomości, czyli 6407, o podziale spadku po Nesze Weinstock i Jankielu Włodawerze. Natomiast ten właśnie świadectwo sądu hipotecznego ukazuje, że oni jeszcze są i że dziedziczą. To nie była prawda. No i teraz przejdę do kolejnych członków tej rodziny, postaram się skrócić. Abraham Isaac Włodawer był właścicielem pierwszym kamienicy przy Poznańskiej 14 na początku XX wieku. W 1910 zestawił część kamienicy, pojawiły się rzeczywiście wpisy hipoteczne, o których już dzisiaj było mówione. Moim zdaniem, jeśli wpisy do księgi zostały wykreślone decyzją Prezydium Rady Narodowej, to według mnie, zgodnie z logiką, także treść owych wpisów o zabezpieczeniach też powinna być wykreślona, bo one wówczas były jakby unieważnione. W spisie właścicieli nieruchomości z 1939 roku figuruje Abraham Isaac Włodawer oraz Agnieszka Patrycy. My nie wiemy, kim jest Agnieszka Patrycy. Wynika to ze spisu właścicieli nieruchomości z 1939 roku, co by świadczyło, być może potwierdzało tą tezę o licytacji. Abraham Isaac zmarł w 1931 roku i pierwsze postępowanie spadkowe po nim zostało przeprowadzone w 1936. Istnieje dawny akt zgonu Abrahama Isaaca w dokumentach do księgi hipotecznej 6407, natomiast akt zgonu został sporządzony ponownie w 2006 roku oraz zostało przeprowadzone po nim jeszcze raz postępowanie spadkowe w 2010 roku, tak jak po calusieńkiej rodzinie. Istotne wydaje się też, że ani adwokat Robert N., ani sąd nie pochylili się w ogóle nad prowadzonym postępowaniem. Wystąpiły w nim błędy, ale to może nie ma wpływu na wynik tego postępowania, natomiast też zgodnie z kodeksem Napoleona kolejność dziedziczenia powinna być inna, bo on bardzo dokładnie określał, bardzo precyzyjnie, jeśli osoby zmarły jednocześnie, a tego dowodzi ta rodzina, że te osoby wszystkie w wyniku likwidacji getta zmarły. Więc tutaj też są błędy. To na wynik nie ma wpływu, skoro i tak cały majątek miałby przypaść Aleksandrowi Włodawerowi, ale jednak są to błędy. Podobnie uczyniono z Nechą Weinstock i Jankielem Włodawerem. Przeprowadzone były powtórne postępowania spadkowe i zrobiono nowy akt zgonu w 2006 roku. Narusza to powagę rzeczy osądzonej. Nie można przeprowadzić postępowania spadkowego drugi raz po tej samej osobie. Abraham Isaac był żonaty dwa razy, miał 14 dzieci. Z pierwszą dwoje, z drugą 12. Te żony były siostrami. Daty urodzin i śmierci rodzeństwa zostały opisane na podstawie aktów zgonu sporządzonych przez Roberta N. w 2006 roku z zaznaczeniem, jeśli te informacje będę mówić, potwierdza inne źródło, a te z kolei na podstawie składanych w 1948 roku w Sądzie Grodzkim w Warszawie i w Otwocku oświadczeń, czy tam postępowania o uznanie za zmarłego.
Macie Państwo to również w aktach. Akty zgonu nie zawierają informacji o stanie cywilnym tych osób. Rodzeństwo w momencie śmierci w Otwocku miało 50-60 lat. Jest trudno dać wiarę temu, że tylko dwójka z nich, 14, miała potomstwo. Małżonków nie ujawniano, znaczy tylko jedynie u tych osób, po których postępowania spadkowe były już przeprowadzone i wpisane w księgę hipoteczną. Oświadczenia o zgonach tego rodzeństwa złożył Joel wraz z bratankiem Aaronem na oświadczenia. Trudno więc przypuszczać, że nie mieli wiedzy o ich stanie cywilnym. Jedynym spośród 14 dzieci Abrama Izaaka, oprócz Szmula Bera, który był dziadkiem Aleksandra, posiadającym potomstwo, był Azriel Włodawer. Miał on córkę i żonę. Córka była, według postępowania spadkowego z 2010 roku, była też żoną brata swojego ojca, czyli wujka Joela Włodawera. Nie wiemy, czy w środowisku żydowskim takie małżeństwo byłoby w ogóle możliwe. Poza tym w trakcie zgłaszania zmarłych oraz w akcie zgonu brak informacji o stanie cywilnym kobiety. Trudno dać wiarę, że jej mąż Joel i jego bratanek Aaron nie mieli tej informacji zgłaszając jej zgon. Kolejni spadkobiercy, wszyscy brak danych o stanie cywilnym, wszyscy akty zgonu 1948 roku. Przepraszam, czy ja mogę wejść słowo, bo tu mam braki w dokumentacji. Czyli pani mówi, że Aizel miał żonę i dziecko, tak? Tak jest, Rywkę, Małkę, Włodawę. A jaki mamy dowód na to? Postępowanie spadkowe przeprowadzone przez Roberta N. Ja się na razie odnoszę do tego, ale rzeczywiście taka osoba była. Mamy jakieś inne dokumenty na potwierdzenie tego. To dobrze, to jakby pani była uprzejma to przedstawić, bo to rzeczywiście nowe. Prosiłabym też, bo tutaj akurat nie mam dokumentów dotyczących Rywki, Małki ze sobą, bo musiałabym przynieść tego wiele metrów sześciennych. Więc jakoś w późniejszym czasie może udałoby się nam zanotować, czego jeszcze Państwo potrzebują od nas. No, wszelkich możliwych dokumentów i stanowiska też końcowego. Oczywiście. I tutaj, jeżeli mogę Panią poprosić, żebyśmy zmierzali tak syntetycznie. To się nie uda. Kolejni spadkobiercy nie mają znowu stanu cywilnego i tutaj to całe jest to rodzeństwo. Kobiety też, Frajda Łajana-Himowicz-Witla Eisenberg, miały zmienione nazwiska i znowu brak informacji o stanie cywilnym, przy czym jedna z nich prawdopodobnie miała syna. Poza tym Efroim Włodawer, to też już było dzisiaj powiedziane, miał córkę Esterę prawdopodobnie, która studiowała, mamy tutaj jej akt urodzenia. Luzer Włodawer ożenił się z Fridą Rakower, przyjął nazwisko żony. Temat tej rodziny jest opracowany na wielu portalach internetowych. Kolejni spadkobiercy, gdzie występują niezgodności, to Estera Liba Hammerschlag, która dziedziczyła sama po sobie, co zostało potem sprostowane przez Roberta N. Natomiast my się tego uczepiliśmy. Dla nas była to pierwsza informacja, że coś jest nie tak. Ma ona trzy daty śmierci, 44, 40 i 46 rok według różnych źródeł. Brak jest aktu małżeństwa, brak aktu zgonu męża. Tymczasem postępowanie spadkowe po niej zostało przeprowadzone. Ogłoszone było w Monitorze Polskim. Mają też Państwo na to dokumenty. Odwoływała się do tego wielokrotnie w różnych pismach i prokuratura i nawet miasto. Szmulber Włodawer. Brak było jego aktu urodzenia, brak w ogóle aktu urodzenia, nie ma przyczyn, by uznać, że był synem Abrama Izaaka, brak aktu zgonu. W samorządowym kolegium odwoławczym toczyły się trzy postępowania właśnie w sprawie poznańskiej. Ostateczna doprowadziła do unieważnienia decyzji Prezydium Rady Narodowej. Dwa pierwsze wnioski, które składał Robert N., nie przedstawił on postępowania spadkowego, tylko niepotwierdzoną formalnie i nieprawdziwą w tym momencie deklarację, że to postępowanie spadkowe zostało wszczęte. Powołał się jedynie na dowody w sprawie, czyli akty zgonu zstępnych Abrama Izaaka, w tym akt zgonu Szmula Bera. Tego aktu jednak w tym momencie nie było.
14 maja dopiero 2008 roku, te postępowania pierwsze to był 2007 rok, natomiast 14 maja 2008 odbyła się rozprawa o uznanie Szmulabera za zmarłego na podstawie oświadczenia Aleksandra Włodawera. Dlatego wszystkie nasze pisma wcześniej do prokuratury, że nie ma tego aktu, my dostawaliśmy informację, że ten akt się znalazł. Byliśmy przekonani, że to jest stary akt, ale był to akt zrobiony w 2008 roku na oświadczenie. Także to też może wprowadzać w błąd. Akt ten ma sygnaturę swoją, też numer łamany na 48. Szmulber utracił swój majątek w licytacji, o której już była mowa. W 1937 roku, która się odbyła, została mu ogłoszona upadłość. W zbiorze dokumentów naszej księgi jest ogłoszenie o tej licytacji, natomiast nie ma ostatecznych jej dokumentów, ponieważ numeracja w zbiorze dokumentów jest podwójna. Być może kiedyś była jakaś ingerencja w ten zbiór dokumentów, trudno mi się do tego odnieść. W każdym razie, gdyby on odziedziczył w ogóle majątek, to ten majątek być może przeszedłby na rzecz dłużników i być może dlatego jego dzieci nie rozpoczęły po nim w 48 postępowania spadkowego, chociaż Joel, i jego brat i syn Aaron wystąpili o uznanie za zmarłych dalekiej rodziny, a także przeprowadzali bardzo skuteczne postępowania spadkowe po dalekich krewnych, które dotyczą naprawdę ogromnego majątku i wielu nieruchomości. Tymczasem są relacje świadków, że część mieszkań została sprzedana, które już przytaczałam. Istnieje też wiele poszlak, że istniał drugi Szmul. Mamy tutaj intercyzę małżeńską z 13 roku. Przypomnę, że Szmul miał córkę Nechę urodzoną, ten nasz, w 903, Arona w 11 i Libę w 13. Także jego intercyza z córą Rigwer z 13 roku jest, to na pewno nie jest ten sam Szmul. Wreszcie tutaj powiedziałam o Libie, która urodziła się w 13 roku. Liba, Szmulber Włodawer miał córkę Libę. Mamy tutaj akt urodzenia również w tym, co przekażemy. Ona w ogóle nie została uwzględniona w postępowaniu spadkowym. Natomiast Aleksander Włodawer w listach, które przekazał do Żychu niedawno, sam jakby przyznał się, znaczy publikując te listy, bo one są w internecie dostępne, że jego dziadek miał czwórkę dzieci: Natalię, Libę, Artura i Wiktora. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego zostali pominięci w postępowaniu spadkowym, nawet jeśli nie żyli. Z opisu Aleksandra wynika, że Wiktor zginął. Nie wiadomo, co się stało z Libą. Teraz przejdę szybko do osób, które wojnę przeżyły. Joel Włodawer, urodzony w 1904 roku, według Żych zamieszkiwał faktycznie przy Poznańskiej 14. Przedłożę tu dokument, kiedy zamieszkiwał przy Targowej. Według postępowania spadkowego zmarł w Anglii. O czym już mówiłam, twierdził, że jest jedynym, przy tym przywróceniu aktu posiadania, że jest jedynym żyjącym spadkobiercą. Tymczasem zaprzecza temu fakt, że wraz z bratankiem zgłaszali śmierć bardzo wielu osób z rodziny i rodów powiązanych. Sąd Grodzki w Warszawie, sąd w Otwocku. Akt urodzenia został sporządzony w 1947 roku, czyli znów po wojnie. Załączony do SKO akt zgonu. Formalnie jest wypisem do SKO tego pierwszego czy drugiego, jest wypisem ze szpitala, nie aktem zgonu. Zrobił on także papiery kuratora Ponesze Weinstock, swojej siostrze, co znajduje się chyba w aktach komisji. Twierdził, że nie wiadomo, gdzie jest Necha, natomiast sąd odpisuje mu, że kurator jest do ochrony praw majątkowych osoby nieobecnej, tymczasem Necha zmarła. Ostatecznie w przeprowadzonym po 14 rodzeństwa dziedziczy Artur Włodawer i Natalia Blut w postępowaniu z 10 roku jako jedyni wszystkich spadkobiercy. Natalia Blut była najbliższą ciotką roszczącego Aleksandra Włodawera, tymczasem nie została uwzględniona w pierwszych postępowaniach w 2007 roku przed SKO, które to postępowanie zostało wszczęte bez przeprowadzenia postępowania spadkowego przed sądem. Znalazła się dopiero w trzecim postępowaniu SKO, kiedy już było stwierdzenie nabycia spadku, jako siostra Artura i córka Szmulabera. Jest nam bardzo trudno uwierzyć, że Aleksander Włodawer nie wiedział o istnieniu siostry ojca, a swojej ciotki, prowadząc sprawę odzyskania majątku po licznej rodzinie.
My nie znamy pochodzenia Natalii Blut. Osoba o takim nazwisku istniała w 1944 roku. Była jedną z 24 kobiet ocalałych z obozu Gęsiówka. Taka osoba też ma grób na cmentarzu na Okopowej. Aleksander twierdzi, opowiadając w tych listach, opowiadając historię do publikacji tych listów, że została zesłana do obozu, po powstaniu warszawskim, do obozu Ravensbrück. Opowiada także o tym, że miała męża i syna, co znalazło potwierdzenie w dokumentach. Natomiast oczywiście jej syn nie został uwzględniony w postępowaniu spadkowym z 2010 roku. Była matką Aleksandra Bluta. Osoba o tym nazwisku, Natalia Blut, niewątpliwie mieszkała przy Poznańskiej. Bezsporne. W 1954 roku składała pisma administrowania nieruchomością, w których pisała, że jest osobą samotną, a cała rodzina w czasie okupacji zginęła. Właściciel nieruchomości zaś wyjechał. Czyli znowu jest jedna jedyna. Z relacji lokatorów, które wcześniej przytaczałam, Natalia Blut, posługująca się też tożsamością Kazimiera Chojnacka, zmarła prawdopodobnie około 1947-1948 roku samotnie i bezpotomnie. Znający ją lokatorzy opowiadali o tych Czechach, tutaj te historie były już przytaczane, uznawali ją za co najwyżej kuzynkę włodawerów, administratorkę, nie spadkobierczynię. Należy zauważyć, że żyli ludzie, którzy pamiętali czasy przedwojenne, na przykład rodzina Grabowskich, także wiedzieli o niej bardzo dużo. Występuje tu też zbieżność nazwisk ze zgłaszającym śmierć wielu włodawerów wraz z Aronem, Michałem Chojnackim, który w 1949 roku przebywał w więzieniu Gęsiówce, ale nie był to już obóz, tylko więzienie, za przestępstwa gospodarcze, co może wskazywać na fakt, że został skazany za działalność przestępczą. Jednocześnie w 1948-1949 roku osoba posługująca się danymi Necha Blut, córka Szmulabera Włodawera, prowadziła postępowania spadkowe po innych rodach. Jak wynika z tych postępowań, nie będę ich tu przytaczać, z uwagi na to, że no, dotyczy to wielu innych budynków i moim zdaniem nie jest to w ogóle wskazane. Mieszkała w Łodzi przy Piotrkowskiej, co wynika z akt sądowych i innych nieruchomości. Nie jest znane pochodzenie Natalii Blut w rodzinie Włodawerów, za to była na pewno Necha Włodawer, córka Szmulabera, ale brak dokumentu zmiany imienia na Natalia. My nie mamy więc powodu twierdzić, że to jest ta sama osoba. Necha Blut i Artur Włodawer przeprowadzili skutecznie, a właściwie Artur, przeprowadzili skutecznie wiele postępowań spadkowych w latach 1947-1949 po wszystkich dalszych i bliższych krewnych. We wszystkich postępowaniach występowali jako Artur Włodawer i Necha Blut, składając oświadczenia, że Szmulber Włodawer i Mindla Gesundheit innych dzieci nie mieli i podając się za jedynych spadkobierców po wszystkich zmarłych. Znowu. A mamy, wiemy, że Liba na pewno była córką mamy, ten akt urodzenia. Z nieznanych przyczyn znowu jej nie uwzględnili. Postępowanie spadkowe było przeprowadzane po bardzo dalekich krewnych przez nich, natomiast po najbliższej rodzinie nie. Z akt sądowych wynika, że przed zmianą imienia z Aron na Artur, która nastąpiła w 1953 roku i wynika z aktu urodzenia Aleksandra Włodawera, postępowania spadkowe po innych rodach sporządzał Artur w latach 1947-1949. Za to zgony przed sądem w Otwocku zgłaszał w 1948-1949 Aron. Nie ma jednoznacznie informacji, czy była to ta sama osoba. Artur urodził się w 1911 roku. Jego akt jest powojenny z 1947 roku na podstawie orzeczenia Sądu Grodzkiego, a więc oświadczenia. Jakiś Aron Włodawer, inny, zginął w 1943 roku po wyjściu z getta. Był on bratankiem Joila i Mojszego według getto.pl, co jest zgodne z zapisami w HIP, bo to Joel to jest duża zbieżność tego rodzeństwa. Tam jest jeszcze powołanie na Wiktora, czyli syna Szmulabera. Wygląda na to, że to była ta sama rodzina. Paulina Włodawer, matka Aleksandra, urodzona w 1914 roku w Warszawie, ale sama w swoich powojennych życiorysach raz twierdziła, że w 14, raz, że w 11. Znaleźliśmy akt małżeństwa
Nie, w aktach komisji jest akt ślubu, który został odtworzony po wojnie na oświadczenie. Znowu tym razem oświadczała NECHA, że oni ten ślub wzięli w 1937 roku. Ten akt ślubu powojenny jest na imiona Artur i Paulina. Oni jeszcze tych imion w tym czasie, w tym 1947 roku nie nosili. Dopiero od 1953 roku była ta zmiana. Natomiast my znaleźliśmy inny akt małżeństwa, ale Feige Justman z Aaronem Włodawerem. I moim zdaniem nie ma żadnych dokumentów, że Feige Justman i Paulina to są te same osoby. Brak dokumentów o zmianie imion. Rzeczywiście jest ta zmiana z Pesa na Paulina, nie ma natomiast z Feige'a na Pesa. Artur cały czas nosił imię Aaron do 1955 roku. Mamy też dowód na to, że Feige Justman, urodzona w 1914 roku w Łodzi, opuściła Polskę w 1942 roku. Istotny jest fakt, że osoby mieli wszystkie te trzy osoby, Aaron bądź Artur, Necha bądź Natalia, Joel, wszyscy mieli akty odtwarzane już po wojnie, akty urodzenia. Oczywiście zawierucha wojenna naturalnie mogła się do tego przyczynić, ale zachowały się dziwnym zbiegiem okoliczności akty urodzenia innych osób z tej rodziny. Ważne jest też to, że Artur i Paulina odtworzyli właśnie ten akt ślubu, podobnie jak Joel odtworzył swój akt ślubu z Rywką Małką. To też jest akt powojenny, nie ma przedwojennego. Wszyscy oni każdorazowo oświadczali we wszystkich postępowaniach spadkowych, że są jedynymi spadkobiercami, jednocześnie zatajając istnienie swoich pozostałych krewnych, także siebie nawzajem. Pytanie retoryczne, a może byli zwykłymi szmalcownikami i okradali rodziny z ich tożsamości. Trudno nam to sprawdzić, dlatego oddaliśmy wszystkie dokumenty do prokuratora. Ostateczny spadkobierca, Aleksander Włodawer, wyjechał z Polski w 1969 roku przez Rzym do USA jako bezpaństwowiec o narodowości rumuńskiej. List przewozowy znajduje się tutaj w dokumentach. Trudno mi się do tego odnieść. Istnieje też szereg poszlak dotyczących innych Włodawerów, którzy przeżyli. Takimi osobami są rodzina Włodawerów z postępowania spadkowego po Moszku, które ostatecznie i tak zrobił na siebie Joel w 1949 roku. Wiktor, być może syn Szmula, był właścicielem przedwojennej spółki. Leokadia, Leon, Lutek Włodawer oraz Hanna Włodawer, uratowana z gęsiówki, też jest na jej temat bardzo dużo, wyjechała do Australii i przyjęła nazwisko Lux. Helena Włodawer, Rubin Lewek Włodawer oraz uratowane dziewczynki, Bayer Włodawer Irene oraz Grundliger Włodawer Maria, za które pani Halina Fraś-Forysiak otrzymała w 2007 roku tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Być może to były jakieś wnuczki bądź córki tych Włodawerów. Nasuwa się więc wniosek, że pierwsze niezgodności nastąpiły już w latach 46-48 podczas zgłaszania śmierci spadkobierców rodziny Włodawer przez Aarona i Joela Włodawerów, jak również podczas postępowań spadkowych po innych rodach prowadzonych przez Joela, Nechę, Aarona. Kolejne nieprawidłowości miały miejsce podczas sporządzania dokumentacji, a w szczególności aktów zgonu i postępowania spadkowego w 2010 roku. W tym miejscu przejdę do tego momentu, kiedy zaczyna się już proces reprywatyzacji. Postaram się skrócić. 9 maja 2006 adwokat Robert N. został pełnomocnikiem Aleksandra Włodawera. Pełnomocnictwo w SKO zostało wykorzystane. Ciekawym jest fakt, że tego pełnomocnictwa udzielił tylko Aleksander. Żyjąca w tym czasie jego matka Paulina nie udzieliła takiego pełnomocnictwa. Miała prawo, ale dla mnie jest to zastanawiające. 9 czerwca 2006 Robert N. składa wniosek do miasta o reprywatyzację nieruchomości. Wniosek podparty jest jedynie świadectwem sądu hipotecznego, o którym mówiłam. Od tego dnia zaczyna się bardzo duży ruch urzędników w mieście, te pisma, o których wspominałam. Następnie 11 maja 2007 to jest pierwsze SKO.
Robert N. przedkłada kopię pełnomocnictwa i powołuje się na postępowanie spadkowe. Składa jeszcze wniosek do tego, do postępowania spadkowego, że złożył już wniosek do sądu o potwierdzenie nabycia spadku. Natomiast nie złożył, gdyż to postępowanie odbyło się dopiero w 2010 roku. 25 czerwca 2007 SKO odmawia Robertowi N., utrzymując decyzję tą starą. Następnie 11 lipca 2007 ponowny wniosek do SKO, ponowne rozpatrzenie sprawy. Robert N. przedkłada kserokopię treści wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z dnia 1 czerwca 2007, który to wniosek rzekomo został złożony w sądzie. No, ważnym jest tu powiedzieć, że nie jest w żaden sposób potwierdzony ani przez biuro podawcze sądu, ani podparty potwierdzeniem nadania takiego wniosku. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie jest w ogóle uprawdopodobniony, że trafił nawet do sądu. Następnie 26 lipca 2007 SKO ponownie odmawia, powołując się właśnie na ten fakt, że załączona kopia wniosku nie jest opatrzona pieczęcią i datownikiem biura podawczego tego sądu, więc nie ma nawet co do tego wątpliwości, że wniosek w tej sprawie został faktycznie złożony. Robert N. zaskarża więc tę decyzję SKO do WSA, uzasadniając jedynie faktem złożenia tego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w dalszym ciągu, który nie jest uwiarygodniony. WSA odmawia mu, więc składa skargę kasacyjną do NSA. No jednak ona ma tutaj brak formalny w postaci niewniesionej opłaty, więc nie zostaje rozpatrzona. 12 kwietnia 2010 wreszcie jest to postępowanie spadkowe. Jedynym spadkobiercą zostaje Aleksander Włodawer. 10 maja 2010 adwokat otrzymuje kolejne pełnomocnictwo od Aleksandra Włodawera, które bardzo wyraźnie różni się podpisem. Następnie składa do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej 11 maja 2011. Postępowanie toczyło się 2 lata. Tutaj wracam do tych różnic pomiędzy spadkobiercami w pierwszym, drugim i trzecim postępowaniu przed SKO. W trakcie toczącego się postępowania przed SKO wspólnota podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu termomodernizacyjnego w 2011. Pod uchwałą, mimo wysłania listu przewodniego przez wspólnotę, wyjątkowo nie podpisał się pełnomocnik miasta stołecznego Warszawy Lidia Rybarczyk, która do tego momentu brała bardzo czynny udział, zawsze była na naszych zebraniach wspólnoty. Chodziliśmy też do niej, konsultowaliśmy różne decyzje, ta współpraca układała się dobrze wcześniej. W tym momencie miasto się nie podpisało, mimo to, że administrator wysłał powiadomienie i prośbę o ustosunkowanie się do tej uchwały. Następnie w 2013 wspólnota podjęła kolejną uchwałę o przyjęciu prac remontowych. Chodziło o chwilowe podwyższenie stawki na fundusz remontowy. Ma to bardzo istotne znaczenie. Miasto wyraziło sprzeciw pod tą uchwałą. Po uzyskaniu przez Roberta N. na rzecz Aleksandra Włodawera pozytywnej decyzji SKO wydana zostaje pierwsza decyzja o użytkowaniu wieczystym numer 213 na rzecz Aleksandra Włodawera podpisana przez Jerzego Mrykonia, przepraszam, ale nie jestem w stanie się połapać. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w tej decyzji jest mowa o rozliczeniu nakładów, jakie miasto poniosło na tą nieruchomość i zostaje to przekazane w protokole przekazania nieruchomości. Do dnia dzisiejszego te nakłady nie zostały w żaden sposób rozliczone, nic o tym nie wiemy. 11 września 2013 miasto stołeczne Warszawy wysłało do zarządu ZGN-u, Urzędu Dzielnicy Śródmieście zawiadomieniu o planowanym przekazaniu w najbliższym czasie nieruchomości. Ma to istotne znaczenie, bowiem to był 11 września, 20 września 2013 radca prawny Adam Słoń, działający z pełnomocnictwa prezydent, składa do sądu pozew przeciwko naszej wspólnocie o uchylenie uchwały o podwyższeniu stawki na fundusz remontowy. W treści pozwu powołuje się nawet na tą decyzję numer 213 przyznającą prawo użytkowania wieczystego.
Ważnym jest zwrócenie uwagi, że miasto, zaskarżając treść tej uchwały wspólnoty, ma już wiedzę o tym, że nieruchomość będzie przekazana. Także tak naprawdę według nas działa na rzecz adwokata Roberta N., pozwalając zminimalizować mu następne koszty, jakie będzie musiał ponosić z tytułu swojego udziału w nieruchomości. Oczywiście postępowanie zostaje przegrane przez Miasto Stołeczne Warszawa, ono ponosi koszty procesu. W uchwałach o kredycie i o funduszu remontowym, także we wcześniejszych uchwałach wspólnoty, w aktach komisji przekazuje, był cały czas przez miasto wykazywany udział w nieruchomości 62,57 udziału w nieruchomości całej. Natomiast my mieliśmy cały czas tyle samo jako członkowie wyodrębnieni, tam 36 z kawałkiem, 36,93. Udziały w związku z tym w nieruchomości nie były równe 1 i to tak było od zawsze, w związku z czym mogliśmy przegłosować zawsze miasto zgodnie z ustawą o własności lokali, że jeśli udziały nie są równe 1, my możemy głosować większościowo. Tutaj są też załączone dla Państwa uchwały stare wspólnoty różne. Udział ten był podpisywany przez pełnomocników miasta, jest też wynikiem prostego działania matematycznego, czyli chodzi o to, że powierzchnia miasta przez powierzchnię całkowitą budynku daje właśnie ten udział 62,57. Natomiast miasto przy przekazaniu nieruchomości przekazało 63,07 udziału w nieruchomości i jest to bardzo ważne, dlatego że przekazało więcej, co oczywiście jest utratą dla członków wspólnoty. Taką oczywistą, my to przeliczaliśmy, to jest około 15 metrów, ale tak naprawdę nie o te 15 metrów w tym chodzi. Chodzi o sposób głosowania. Jeśli udziały w nieruchomości są równe 1, musi zaistnieć druga przesłanka, że właściciel jest większościowy. Taka przesłanka w przypadku Miasta Stołecznego Warszawy była. Natomiast w momencie tego, co się działo później, ta przesłanka już w sposób taki bardzo oczywisty nie zachodzi. 4 października 2013 roku, proszę teraz skupić się na datach, to jest piątek, nastąpiło podpisanie protokołu przekazania nieruchomości. Stawia się Robert Nowaczyk, przepraszam, no N, i prosi o to, żeby przekazanie w zarząd nastąpiło dopiero od listopada, prawie miesiąc później. 3 dni później, 7 października, poniedziałek, adwokat Robert N. i Janusz Piecyk podpisują przed notariuszem sicińskim akt notarialny. Nie odkupują oni roszczeń, oni odkupują cały spadek i wstępują w miejsce spadkobiercy. Mamy, myślę, z tyłu głowy te postępowania wszystkie spadkowe po dalekich rodach, o których wcześniej mówiłam. W obrocie prawnym stając się spadkobiercami. W akcie notarialnym strony oświadczają, i to jest super ważne, w skład masy spadkowej nie wchodzi własność budynku. Co jest oczywiście nieprawdą, bo już 3 dni wcześniej, 4 października, został podpisany protokół przekazania nieruchomości przez Miasto Stołeczne Warszawa. Podpisanie tego aktu było poprzedzone bardzo dziwnymi aktami notarialnymi, na które tenże akt się powołuje. Dla przykładu mogę tylko podać, że Kamila Simura zostaje umocowana przez Aleksandra Włodawera do sprzedaży spadku. Przypominam, że Robert N. był już od 2000 co najmniej 6 jego pełnomocnikiem. Na chwilę pojawia się Kamila Simura i to ona, działając na rzecz i w imieniu Aleksandra Włodawera, wskazuje jako osoby uprawnione do sprzedaży spadku Janusza N., Janusza P. i Piecyka i Roberta N., a oni ten spadek kupują. Z powyższego wynika, że uprawnieni do sprzedaży Robert N. i Janusz P. są jednocześnie sprzedającymi i kupującymi. Transakcje te są w zasadzie gotówkowe, tam jedna jest przelewem, niezwykle skomplikowane. 8 października, wtorek, Robert N. i Janusz P. złożyli wniosek o zmianę decyzji o użytkowaniu wieczystym. 11 października, to jest piątek, tydzień po podpisaniu protokołu, decyzja zostaje już wydana, to jest numer decyzji 387, zostaje podpisana przez Gertrudę Cecylię JF i jest to zmiana użytkowania wieczystego z Aleksandra Włodawera na Janusza Piecyka i Roberta N. I tutaj jest fakt najbardziej istotny,
Na podstawie artykułu 155 KPA zmiana strony decyzji uwarunkowana jest zgodą stron, a więc Aleksandra Włodawera. Takiego wniosku w aktach sprawy nie ma. Mam tutaj wniosek, państwo też mają, który składa Janusz Piecyk i Robert Nowaczyk do miasta. Natomiast pan Aleksander Włodawer nawet do wiadomości nie otrzymał, że wniosek taki został złożony. W uzasadnieniu tej decyzji, co ciekawe, jest powołanie na zgodę tych stron. Pytamy, jakich stron? Pytanie retoryczne, już się nie da go zadać. 4 listopada 2013 roku Robert Nowaczyk z Robert N. z Januszem P. przystępują do aktu notarialnego oddania gruntu w użytkowanie wieczyste reprezentowanym przez od strony miasta Gertrudę Cecylię J.F. W tym miejscu właśnie dochodzi do nabrania mocy prawnej tego udziału, o którym mówiłam wcześniej, ponieważ właśnie w tym momencie przy przekazaniu tego udziału pojawia się on w Księdze Wieczystej Nieruchomości. Udziały są już równe 1, 63,07, jakie przekazało miasto, plus 36,93, nasze równe są 1. Od momentu przekazania nieruchomości, to już będę bardzo krótko, Robert N. i Janusz P. nie płacą, nie wpłacają wspólnocie opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego, w związku z czym zostaje skierowany pozew o zapłatę. Oni zapłacili. 17 stycznia 2014 roku wypowiedzieli wszystkim dotychczasowym lokatorom komunalnym umowy najmu, o czym już mowa była. 23 stycznia sprzedają swoje udziały w budynku. Ponieważ udało nam się unieważnić, wznowić postępowanie przed SKO, o czym już mówiłam, w naszym odczuciu zobowiązywało to prezydent do miasta stołecznego Warszawy do zajęcia się tymi decyzjami o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. Chcę tylko powiedzieć na zakończenie o tym, co wyraźnie wynika z akt, które są też w posiadaniu komisji. Po pierwsze, wspólnota interesowała się kwestią roszczeń. Między innymi w 2008 roku pisaliśmy dwa pisma o wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości do BGN. Do BGN. Odpowiedziano nam, że jest postępowanie przed SKO. W tym czasie tego postępowania nie było i nawet akta już wróciły do BGN-u własnościowe. My to sprawdziliśmy, to postępowanie przed SKO się nie toczyło. Na kilka lat poczuliśmy się spokojnie, nie zajmowaliśmy się tym. Od czerwca 2015 natomiast miasto miało świadomość nieprawidłowości w postępowaniu spadkowym. Najpierw wpłynęły wnioski mieszkańców tak zwanych komunalnych, czyli lokatorów. Następnie zaczęły pisma z prokuratury wpływać, już w październiku 2015 pierwsze. Następnie na przełomie listopada-grudnia znów mieszkańcy składali, ci komunalni, jakieś pismo w sprawie nieprawidłowości. I potem 1 grudnia to jest pismo z prokuratury o akta własnościowe z powiadomieniem nas jako strony. 8 grudnia 2015 pismo o wznowieniu postępowania przed SKO. Wznowione ono było już w lutym, dużo wcześniej. 3 luty 2016 prokuratura o wypis z rejestru i to jest kolejna sygnatura postępowania przedprokuratorskiego, więc miasto ma wiedzę co najmniej o 3 postępowaniach w tym momencie. I dalej, tych pism jest masę. 13 października 2016 miasto odpisało do prokuratury, że rozważa wstąpienie do postępowania spadkowego na rzecz Skarbu Państwa. 4 sierpnia 2017 napisało wniosek o zmianę postępowania i o nabyciu spadku, co w naszym odczuciu możemy my uznać, że po 3,5 roku miasto przyznało nam rację, że były te nieprawidłowości. Postępowania prokuratorskie z naszych zawiadomień. Pierwsze, wiosna 2014, prokuratura okręgowa. Toczy się do dziś. 2015 wniosek o wpis ostrzeżenia i rozpoczęło się właśnie kolejne postępowanie w sądowej prokuraturze, trwa do dziś. W kwietniu 2016 pierwsze śledztwo zostało poszatkowane na fragmenty,
dostaliśmy jakiś kawałek tego śledztwa, dostał inną sygnaturę. Zostało wysłane to pismo, o którym mówiłam, do wiadomości o zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa. Następnie jeszcze w listopadzie 2016 po analizie postępowań zwrotowych złożyliśmy kolejne zawiadomienie, a niedawno wystąpiliśmy z kolejnym ostrzeżeniem o wpis w Księdze Wieczystej. Tą sprawą zajmuje się Wydział Sądowy we Wrocławiu. Wiemy także, że prawdopodobnie zainicjowane przez SKO było jeszcze jedno postępowanie w Wydziale Sądowym. Z mojej strony to wszystko, ale jest jeszcze ciąg dalszy, bo sprawy bieżące. Proszę. No dobrze, to... A, jeszcze pani, tak? No tak, proszę, ja muszę pociągnąć, ja wiem, że wszyscy już chcą iść, ale to się... Nie, spokojnie. Też się nie da, Nie, tu jeszcze mamy, to znaczy... jeszcze mamy wiele punktów naszych obrad, tylko ja po prostu się teraz zastanawiam, czy skoro osoba fizyczna była w stanie tyle ustalić, to ja się teraz boję zapytać ratusz, co nam przekaże. Chyba będę musiał 3 godziny teraz przeznaczyć na ten historyczny wywód, jako instytucji, jako dużej instytucji. Dlatego pewnie nie obejdzie się bez przerwy. To bardzo proszę też syntetycznie. No ja mam krócej zdecydowanie. Ja jestem również członkiem zarządu wspólnoty Joanna Szymańska. No i też w imieniu ludzi, którzy złożyli nam takie pełnomocnictwa, chciałabym pokrótce opowiedzieć, jak się to teraz toczy u nas w kamienicy. A toczy się strasznie. To znaczy muszę powiedzieć, że odkąd kamienica trafiła do rąk Jowiszy, czy spółki Feniks, czy Jowiszy, to po prostu skończył się nasz spokój. To znaczy w ogóle nie mamy już spokoju, zajmujemy się tylko tym, wymyślamy, Boże, co jutro, na co będziemy musieli odpowiedzieć, co jeszcze knują te spółki, ewentualnie coś się, nie wiem, zwali z sufitu. I dlatego po prostu jesteśmy strasznie źli na to, że to zostało nam odebrane, dlatego że tak naprawdę nie mamy w ogóle normalnego, prywatnego życia. Nic, zero. Konkrety. Już nie będę mówić o tych postępowaniach i tak dalej, bo tu już koleżanka wszystko powiedziała. Czyli nabywcy, czyli spółki Jowisz, określmy to tak, stali się właścicielami, ale zrobili to bardzo sprytnie, ponieważ podzielili sobie udziały tak, żeby nie byli właścicielem większościowym. Czyli chcieli nam zupełnie zabrać z ręki możliwość głosowania, jeden właściciel, jeden głos. Chcieli decydować o nas wszystkich. Podzielili to sobie tak, że jedna spółka miała 13,57, a druga 49,5. Ale oczywiście taka rzecz mogłaby mieć miejsce, gdyby... spółki posiadające oddzielne KRS-y nie są jednym właścicielem. Z takiego założenia wychodzili. Ten stan udziałów wykluczyłby w sposób oczywisty tą możliwość, o której mówiłam, gdyby nie fakt, że łączyły je osoby zasiadające w zarządzie obu spółek. Mamy nawet takie opracowane drzewo spółek. Znaczy, tak można powiedzieć, mamy w każdym razie. Ja to potem przekażę ze wszystkimi innymi załącznikami, co bardzo wyraźnie widać. Takie powiązania dały nam, właścicielom mniejszości udziałów w kamienicy, możliwość głosowania każdej uchwały na zasadzie jeden właściciel, jeden głos. Oczywiście te spółki się z tym absolutnie nie zgadzały i cały czas to kwestionują. Taka jest prawda. Natomiast my nareszcie niedawno dostaliśmy jakby wsparcie takie prawne w tej kwestii, dlatego że został ten nasz tok myślenia poparty w uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 maja 2017, tu jest sygnatura akt, w jednej ze spraw dotyczącej naszej wspólnoty. Chcemy podkreślić, że jedynie taki sposób głosowania uchronił nas przed utratą możliwości do decydowania o naszych mieszkaniach i o losach kamienicy, w której wielu członków wspólnoty mieszka od kilkudziesięciu lat i to dzięki nim ta kamienica była remontowana i jeszcze stoi. Trzeba jeszcze dodać, że nie wiadomo dlaczego decyzją prezydenta, no to już też koleżanka mówiła o wyrównaniu tych udziałów, co nam wytrącało już w ogóle, tak, argument z ręki, jeżeli chodzi o głosowanie.
jeszcze co, bo nie chcę się powielać. Tak. Wiem. 28 czerwca, no muszę to niestety przeczytać, SKO unieważniło swoją decyzję otwierającą drogę ubieganie się o własność czasową do gruntu spadkobiercy Aleksandrowi Włodawerowi z wyłączeniem wyodrębnionych lokali, dzięki czemu miasto mogło podjąć fatalną dla nas w skutkach decyzję przekazania. Niestety decyzja SKO o uchyleniu poprzedniej swojej decyzji niczego w naszej sytuacji nie zmieniała, dlatego w końcu, nie doczekawszy się żadnych decyzji ani ruchów ze strony miasta, wystosowaliśmy pismo do prezydent miasta. Oczywiście, znaczy dostaliśmy odpowiedź, która kompletnie niczego nam nie dawała, czyli nie mówiła, jaka jest nasza sytuacja wobec decyzji SKO. Nie wyjaśniło? Tak. Mało tego, licząc się być może z możliwością wydania przez SKO decyzji niekorzystnej dla obu spółek, zawarły one notarialnie dwie umowy częściowego zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu i współwłasności budynku. I tu też trzeba dodać, że zostały wyodrębnionych 11 lokali, w tym jeden lokal usługowy. Co ciekawe, hipoteka wszystkich tych lokali została obciążona kolejno na 22,5 miliona z tytułu wyemitowanych obligacji, potem 30 milionów z tytułu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy i znowu 30 milionów z tytułu zabezpieczenia tych roszczeń administrator hipoteki spółka BSWW Trust. Co jak łatwo się domyśleć, suma summarum znacznie przewyższa wartość tych lokali w ogóle. Dodatkowo spółka ARES kupiła w budynku dwa inne lokale. Na te dwa lokale również została nałożona hipoteka w wysokości po 1,5 miliona na każdy z tytułu emisji obligacji. Dodajmy, że za lokale należące do spółek oraz do pana Radosława Martyniaka, bo jeden z tych lokali należy do pana Radosława Martyniaka, permanentnie nie są uiszczane comiesięczne opłaty na oficjalne i obowiązujące wszystkich członków wspólnoty konto. Co jak łatwo sobie wyobrazić, skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek prace w kamienicy, bo to, co zostaje na koncie spłat członków wspólnoty, właściwie powiedziałabym tej mniejszościowej takiej grupki, no to po prostu jest woda w morzu potrzeb. Od początku było wiadomo, że spółki, które stanowiły właściciela większościowego, zakupiły kamienice w celach inwestycyjnych. Chciały więc oprócz lokali wchodzących w ich część zakupić od wspólnoty strychy i piwnice, stanowiące części wspólne wszystkich członków wspólnoty. I tak rozpoczęły się w tej właśnie sprawie negocjacje prowadzone przeważnie przez zarząd wspólnoty z przedstawicielami tych spółek. Te negocjacje tak naprawdę do dziś się nie zakończyły i do niczego jakby nie doprowadziły, do żadnej konkluzji. Tak naprawdę na początku te negocjacje toczyły się zupełnie spokojnie i w sposób taki regularny, ale w pewnym momencie spółki razem zaczęły zalegać na tak gigantyczne kwoty, między innymi 500, no tak plus minus 500 tysięcy złotych, że po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy negocjować z kimś takim po prostu, że albo wpłacą cokolwiek i będziemy negocjować, albo po prostu koniec rozmów. Dlatego też zostały też, oczywiście są, były prowadzone jeszcze do niedawna dwie sprawy sądowe w tej właśnie sprawie mniej więcej na tą kwotę. Obie się już zakończyły, obie na naszą korzyść, może tak, resztę wszystko jest naprawdę w załącznikach. Oczywiście oni się odwołują, mimo że nawet jedna z tych spraw została zakończona na zasadzie porozumienia, też się odwołują od wyroku sądu. No ale to już po prostu pewnie dla zasady. Oczywiście też zostało powództwo wystosowane przeciwko panu Radosławowi Martyniakowi o należności i ta sprawa ciągle trwa, jeszcze się nie zakończyła. Oczywiście na bieżąco też nie wpłaca.
Oczywiście w czasie tych postępowań a propos zadłużenia spółki oświadczały zgodnie, że opłaty są uiszczane regularnie na konto wspólnoty, tylko że to konto wspólnoty, które oni tak nazywali, to było ich konto, po prostu ich, nie konto wspólnoty oficjalne. I tak, każdego właśnie, przez to każdego miesiąca tak naprawdę nasz administrator boryka się z opłatami no, za kamienicę. Krytyczny moment był w zeszłym roku, kiedy w ogóle obawialiśmy się, że nie będzie centralnego ogrzewania ciepłej wody na zimę. Nie wiem, jakim cudem to się udało w ogóle. Może tylko, że się ten sezon grzewczy zaczął i po prostu już poszło. Ale generalnie utrzymujemy cały czas ta grupka 20 paru lokali utrzymuje całą kamienicę. To jest straszne obciążenie, biorąc pod uwagę, że ponosimy również gigantyczne koszty na różnego rodzaju sprawy sądowe, chociażby odwoływanie, zaskarżanie uchwał, których jest po prostu, to jest następna sprawa, jest tak zwane między nami a spółkami, jest tak zwany ping-pong uchwałowy, po prostu oni odwołują nasz zarząd, my ich i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to po to, żeby móc o sobie stanowić po prostu. Mam tutaj przykłady kilku uchwał bardziej kuriozalnych, które dzięki temu, że ciągle powołujemy się na to prawo do głosowania jeden właściciel, jeden głos, w ogóle mogliśmy jakby zamanifestować, że się z nimi nie zgadzamy, a które prowadziły tak naprawdę do ubezwłasnowolnienia wszystkich właścicieli. To znaczy oni chcieli podjąć takie uchwały, które po prostu załatwiłyby wspólnotę całkowicie. Nie moglibyśmy stanowić o niczym. Sprzedaliby sobie strychy, zrobiliby sobie remonty, sprzedali, zmienili akt własności itp. itd. To wszystko. Gdyby nie to, że my systematycznie powoływaliśmy się na tą możliwość głosowania jeden właściciel, jeden głos. Robili w ogóle bardzo śmieszne rzeczy, bo zwoływali te zebrania, na przykład Wielki Piątek. Wiadomo było, że tak naprawdę nie sposób jest zebrać wszystkich ludzi na to zebranie, więc jak szaleni usiłowaliśmy, staraliśmy się pozbierać pełnomocnictwa, żeby uzbierać ponad 20% i 19 od 19 osób, żeby po prostu tam wystąpić i wystąpić przeciwko temu, co się dzieje. Jednocześnie właśnie toczyły się negocjacje mimo tych wszystkich spraw i tak dalej, za zaskarżania i strasznych, naprawdę strasznych kosztów, więc my chcieliśmy się jakoś porozumieć, siadaliśmy do tych rozmów, ale ja, przynajmniej to jest moje odczucie, arogancja drugiej strony była po prostu nieprzeciętna. I ja niestety o pewnych rzeczach chcę powiedzieć, ponieważ zostałam osobiście dotknięta taką, a nie inną postawą. Poza tym, a jeszcze wrócę do a propos tego, że nie płacono. Stwierdziliśmy, że robili to po to, żeby wywrzeć na nas presję, żebyśmy zgodzili się na ich warunki. I to były nasze takie dywagacje, pomysły, ale one niestety zostały zwerbalizowane, to znaczy na jednym ze spotkań pan Artur Sadowski zresztą, cały w ponsach, bo był tak naprawdę żal mi tego człowieka, w każdym razie na jednym z tych spotkań on powiedział, że oni to robią specjalnie. No więc czego można chcieć więcej? To było po prostu potwierdzenie tego, o czym myśleliśmy wszyscy, że te wszystkie działania mają właśnie na celu to, żeby nas pozbawić głosu i po prostu żebyśmy się zgodzili na wszystko, czego oni chcą. To tutaj jeszcze. Może nie będę cytowała już tych uchwał, bo tego było parę. To wszystko jest w formie załączników, więc już nie będę zanudzać, chociaż jest to bardzo istotne, naprawdę bardzo. Jeszcze a propos uchwał, na jednym ze spotkań negocjacyjnych dostaliśmy informację, że uchwały były, będą podejmowane w wielkich ilościach, że sobie na pewno z tym nie poradzimy i że nie, pan Martyniak powiedział, że nie zatrzymamy go w tej drodze do zrobienia tego biznesu, na który po prostu, który sobie zaplanowały te spółki. Bez względu na wszystko, na jednym ze spotkań negocjacyjnych padło stwierdzenie, niestety powiem to, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Czyli my sobie możemy szczekać, oni tak zrobią to, co chcą, tak jak zrobili na Poznańskiej 16, gdzie zrobili na budowę, mimo że nie mieli na to pozwolenia.
mimo kar i wszystkiego, ta nadbudowa sobie jest dalej. I nakaz rozbiórki oczywiście też był. I wszystko zmierza ku temu, żeby tą nadbudowę zalegalizować. Znaczy, oni po prostu robią wszystko, żeby to, i pewnie tak będzie, jak w przypadku wielu innych sytuacji. Tym bardziej, że na przykład chociażby w związku z tymi rzeczami, które się dzieją w tej chwili w trakcie remontów, nie mam już kompletnie zaufania do takiej instytucji jak PINB. Dlatego, że to są ludzie, znaczy nie wiem, dla mnie z kosmosu, przyjeżdżają na nasze wezwanie w momencie, kiedy wiadomo, że nie wiem, ściany pękają i tak dalej, a oni stwierdzają, że nic się nie dzieje, tam nie ma zagrożenia życia, mimo że jest belka stropowa ugięta i tak naprawdę ludzie sobie, które mieszkają nad mieszkaniem, wyrywają sobie włosy, bo zastanawiają się, czy będą mogli jeszcze nocować w tym domu, na przykład w tym mieszkaniu, czy to się nie zawali. A szanowna instytucja stwierdza, że nic się nie dzieje. Tak samo ten incydent z oknem, jak niefachowo są prowadzone te prace dewastacyjne. Są też zdjęcia tutaj w załączeniu, jak wyglądają te prace dewastacyjne, że do tego stopnia, że okno wypada na stronę ulicy Ruchliwej, bo tam naprawdę non-stop jest ruch. Niestety do tej pory nie udało nam się uzyskać jakby, nie wiem, jakiegoś potwierdzenia czy śladu w komendzie naszej na Wilczej. Nie mają przynajmniej, no na razie nie mamy. Być może to była drogówka, nie, ciężko powiedzieć, bo na pewno była policja. W związku z tym, że były uszkodzone te pojazdy. Co jeszcze? Zastanawiam się, co jeszcze do nas. Mam się spieszyć może... i dlatego to nie... A, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz w uchwale. Muszę to powiedzieć, bo to jest cudowne. Stwierdzili, że jeden z lokali usługowych, który oni stwierdzili, że ma być restauracją, tak? I w jednej z uchwał była mowa, że oni mają mieć koncesję na alkohol, mamy im na to pozwolić. A jeżeli na to nie pozwolimy, to wspólnota zapłaci za to 100 tysięcy kary. Czyli na przykład ktoś prowadzi sobie knajpę, rozrabiają w tej knajpie ludzi, my nie możemy nic na to poradzić, dlatego że sobie zapłacimy karę potem. Więc są tak absurdalne rzeczy w tych uchwałach i tego jest naprawdę dużo, no tylko widzę, czuję presję, więc nie będę o tym mówić. Co jeszcze mogę dodać? Nie, żadne pytanie jeszcze nie. A, jeszcze jedno. Podczas prowadzenia prac remontowych, to też jest bardzo fajne, bo w lokalach, które w tej chwili są remontowane i dewastowane, nie ma światła. Natomiast te prace są prowadzone. Światło jest kradzione permanentnie z części wspólnoty i wszyscy mieszkańcy za to płacą. W każdym razie tak to wygląda. Oczywiście dewastowane jest podwórko, też są zdjęcia zamieszczone. Podwórko, niestety nie mieliśmy nigdy szansy, żeby to podwórko wyglądało cudownie, ale w tej chwili wygląda już tak, że może tak wyglądało po II wojnie światowej, nie wiem. Są zasypywane dziury jakimś gruzem, ale przecież wieczorem wiadomo, że jeżeli ktoś idzie, prawda, spieszy się, może tego nie zauważyć, więc różne mogą być skutki. I tak to mniej więcej wygląda. No, staramy się za wszelką cenę nie poddawać i walczyć. Może jeszcze jedna rzecz. Tak na samo zakończenie. Ale jakże ważne. Zażalenie na postanowienie komisji weryfikacyjnej o wpis ostrzeżenia do KW. Adwokat pełnomocnik spółki Jowisz twierdzi, że zakup nieruchomości został poprzedzony drobiazgowym audytem, z którego wynikało, że nieruchomość została zwrócona prawowitym spadkobiercą i zgodnie z prawem i że to było podstawą nabycia jej przez spółkę. Podobnie twierdził pan Kawalec, wcześniej prezes spółki, w swoim oświadczeniu po wybuchu afery prywatyzacyjnej, w którym odnosił się do kamienic nabywanych przez Feniks Group. To jest takie słynne oświadczenie, w którym oni chcą oddawać w Warszawie takie piękne kamienice rewitalizowane i w ogóle no, same cudowne idee.
W takim razie należy powrócić do akt archiwalnych i przyjrzeć się chwili przekazywania nieruchomości. 11 października 2013 zapadła druga decyzja miasta o użytkowaniu wieczystym. 14 listopada 2013 Robert N. upoważnił radcę prawnego Piotra Wociala do reprezentowania go we wszystkich sprawach związanych z nieruchomością Poznańska 14. Od tego momentu Piotr Wocial, znany doskonale jako pełnomocnik spółek podczas zebrań wspólnoty i spotkań z przedstawicielami spółek, rozpoczął szczegółowy audyt mający na celu zbadanie stanu prawnego nieruchomości, co wynika z pełnomocnictwa i z treści zażalenia. Skoro tak, to bazując na tych faktach należy rozumieć, że ówczesne spółki Jowisz w momencie zakupu nieruchomości przy współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami musiały być świadome skomplikowanej, żeby nie powiedzieć niejasnej sytuacji prawnej kamienicy. No i tu jeszcze mamy oczywiście sygnatury spraw, które toczą się w sądach. Nie wiem, czy jest ich kilkanaście, no niektóre mogę przytoczyć, ewentualnie będą też w moim oświadczeniu, w naszym oświadczeniu. To proszę zostawić do akt, dołączyć. Dobrze. Dobrze. No więc tak to mniej więcej wygląda i po prostu bardzo prosimy o to, żeby łaskawie spojrzeć również na ludzi, którzy wykupili te mieszkania albo kupili je na rynku normalnie w tej kamienicy. Ponieważ dla nas nie ma pomocy, tak jak chociaż jak słyszeliśmy też, mieszkańcy komunalni nie otrzymali może zbytniej pomocy, ale my tej pomocy już w ogóle nie mamy. Wszyscy nam mówią, że jesteśmy na tyle bogaci, że możemy się bronić za własne pieniądze, a naprawdę ich nie mamy. Dlatego po prostu nie wiem, co będzie dalej. Również po tym, że zaprezentowaliśmy się tak, jak się zaprezentowaliśmy na tym posiedzeniu komisji, też wydaje nam się, że może przekreślić nam na przykład próby negocjacji z Jowiszem. Więc ryzykujemy bardzo i prosimy o pomoc po prostu. Dziękujemy uprzejmie. Komisja rzetelnie na tyle, ile będzie potrafiła, będzie badała wszystkie te argumenty i dokumenty, o które również prosimy, żeby dostarczyć komisji. Jeszcze może w tej części pan Bogdan Meszkę, bo już czeka bardzo długo, tak? Czy skorzysta pan teraz z okazji, aby wygłosić oświadczenie, jeżeli pan będzie uprzejmy powiedzieć nam tylko z takim... Słychać. Tylko z takim zaznaczeniem. Od kiedy pan mieszka, czy pana rodzina, jak słyszymy, zaraz, przy Poznańskiej 14 i co się zmieniło? I co się zmieniło w momencie reprywatyzacji? Bardzo proszę. Więc chyba jestem najdłużej mieszkającym mieszkańcem tego domu, bo mieszkam od chwili urodzenia, od 43 roku. Więc a rodzice przeprowadzili się w 40 roku, w 1940 przy tworzeniu getta. Więc od tego czasu ja praktycznie nie ruszałem, przeżyłem wojnę, przeżyłem powstanie, przeżyłem obóz w Pruszkowie, wysiedlenie, wróciliśmy w maju 45 roku. Jak było? I tu się od razu chcę ustosunkować do jednej rzeczy. Do pytań, ponieważ oglądałem, w międzyczasie oglądałem transmisję z telewizji, które tutaj pan mecenas zadał. Było pierwsze pytanie, jak to było z gospodarowaniem po wojnie? Kto gospodarował kamienicą? Jak wiem, to może do 48-49 roku nie jestem w stanie stwierdzić. Gospodarowała może pani Blut. Później kamienica była w gospodarce administracja domów komunalnych. To się różnie nazywało. Wiem dlatego, że po prostu każdy lokator miał książeczkę opłat, gdzie ponosiło się opłaty i tak dalej. Następna rzecz. W tym czasie, w okresie Bieruta, ponieważ kamienica, a zwłaszcza lokale frontowe, to były duże lokale przedwojenne, to były lokale przynajmniej pięciopokojowe. Więc zostały dokwaterowane, niektóre osoby zostały dokwaterowane drogą administracyjną, czyli te lokale zostały podzielone, to znaczy podzielone w ten sposób. Była na przykład wspólna kuchnia i wspólna łazienka i na przykład dwa czy trzy pokoje były zajęte przez innych lokatorów, przydzielone innych lokatorów. Ja między innymi też w takiej sytuacji się znalazłem, bo w pewnym momencie straciłem jeden pokój, który później uzyskałem. Bo było za duży metraż po prostu. Więc to jest jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie, to jest kwestia ważna, bo to jest i w akcie notarialnym i tutaj też pan pytał, kwestia stanu technicznego. To pamiętam doskonale. Owszem, kamienica po wojnie była zniszczona. Tylko było tak mniej więcej strona
nieparzysta poznańskiej była zrujnowana prawie dokładnie. Pozostała tam jeden gmach, po którym była kiedyś ambasada rosyjska. Natomiast strona parzysta, te gmachy zostały w różnym stanie. Była kamienica zniszczona po wojnie. Była odbudowana najpierw początkowo, była odbudowana we własnym zakresie, czyli każdy jak się wprowadzał, remontował i tak dalej. Przepraszam, że ja wejdę natomiast... panu w, przepraszam, że wejdę panu w słowo, bo ten wątek trochę wyjaśnialiśmy. Ja miałbym taką prośbę, bo ważniejszy jest wątek, jeżeli byłby pan uprzejmy spróbować nam pomóc. Mianowicie chodzi o własność tej kamienicy. Wiem. Czyli czy pan pamięta, kto był właścicielem tej kamienicy? Czy pan widział któregoś z włodawerów? W tym czasie się nie zajmowałem, po prostu byłem za mały dzieciak, jako młody chłopak. A pamięta pan może, czy Joela Włodawera ktoś widział? Pamiętam niektórych lokatorów, starych lokatorów, którzy się wyprowadzili po narodowości żydowskiej, którzy wyjechali do Izraela. To pamiętam dwóch czy trzech lokatorów. Później część lokatorów została. Większość tych lokatorów, które były, to się zaczęło wyprowadzać. No może w latach 60., 70., bo reszta mieszkała na wojnie. Wszystkich lokatorów nie znałem. Znałem tutaj z okolicy, z pierwszego podwórka, od swoich rówieśników, z którymi się bawiłem normalne. Ale jest istotną rzeczą tutaj tak, że kamienica przeszła gruntowny remont po wojnie. To znaczy ten remont musiał być bardzo kosztowny. Skąd wnioskuję? Ten remont został przeprowadzony na koszt miasta. I dzielnica to były późne lata gierkowskie, czyli po 70, powiedzmy 75 rokiem. Kamienica była w planie remontu i przez 3 lata dzielnica nie mogła zebrać tych pieniędzy, nie miała środków na pokrycie. To było nie tylko remont, ale to była cała modernizacja kamienicy. To było na przykład burzenie pieców, kuchni węglowej, założenie centralnego ogrzewania, zmiana wszystkich instalacji i tak dalej. Czyli w chwili przejęcia kamienicy, plus jeszcze należy zwrócić jedną uwagę, że no owszem, przy normalnej eksploatacji, no to powstają jakieś straty. A jeszcze dlatego ten remont był kosztowny, że on był przeprowadzony pod nadzorem konserwatora. A w tym czasie, jak pamiętam, to pani konserwator była bardzo taka zdecydowana. I na przykład były balustrady na balkonach. Te balustrady były zdelmowane i oddawane do kowala, żeby to zrobić to samo na klatce i tak dalej, żeby te elementy stare zrekonstruować, żeby pozostało. Panie Bogdanie, proszę się na mnie nie gniewać, żebyśmy nie wchodzili w takie dygresje. Jeżeli możemy się skoncentrować na tym teraz, tak. Wątek właścicielski. Rozumiem, że żadnego z włodawerów pan nie pamięta, ani teraz, ani później, żeby ktokolwiek później z włodawerów pojawiał się w kamienicy. Tak? Tak jest. Jeszcze jedno, zaraz. Może dokończę. I drugi wątek. Z remontami. Poza tym, to jest dwie rzeczy. Jest w zwrocie kosztów, w decyzji zwrotowej, że następuje, co prawda, powiedziane ewentualnie. I drugie, w akcie sprzedaży. W akcie sprzedaży, czyli kiedy pojawia się firma Phoenix, czy to Jowisz konkretnie, jest napisane, że kamienica jest w złym stanie technicznym. To się wiąże również stąd, a dlatego chcę dokończyć to, że za czasów wspólnoty, że w tej chwili, tak jak ja widzę po wprowadzeniu, to co pozostało? Zostały wymienione wszystkie instalacje, został wymieniony dach, strop i tak dalej, zostało tam 10 czy 15%, które płaciła wspólnota, gdzie kiedy już byłem członkiem wspólnoty. Zostało założone centralne ogrzewanie i tak dalej. Zostało co? Zostało otynkowanie, remont klatek schodowych i zrobienie podwórzy, czyli takie rzeczy i do tego nawet wspólnota się przymierzała, bo były projekty robione na zagospodarowanie podwórzy i tak dalej. I rozważano dwie wersje. Rozważano zwiększenie opłaty na fundusz remontowy albo wzięcie firmy, która by to zrobiła. Był ogłoszony przetarg. Do tego przetargu zgłosiły się 4 firmy.
na remont kamienicy, że wspólnota by nie płaciła, zagospodarują strychy i wtedy za sprzedaż strychów po prostu, wyremontują kamienicę za sprzedaż strychów. I wybrana została firma, kontraktacje trwały w bardzo przyjemnej atmosferze i tak dalej. Cenę dawali za te strychy tam za, bo tych strychów jest około 1000 m2, więc ponieważ jeden poziom, żeby konserwator zabytków nie protestował, to jeden poziom nadbudują, tylko podniosą te strychy i za te pieniądze wyremontują. Od tego czasu wszystko stanęło, czyli od chwili przejęcia kamienica popada w ruinę, plus jeszcze bieżące remonty, bo panowie wczoraj byli, widziałem panów, tak? No. Także popada to wszystko w ruinę, jest rujnowane na podstawie tych bieżących remontów, a sytuacja jest taka, że od chwili przejęcia kamienicy to ja już nie chcę się tym denerwować ze względu na zdrowie, ze względu na serce, to są ciągle problemy z tą firmą. To znaczy są ciągle problemy tego typu, przede wszystkim, które tutaj pani mówiła, przejęcie zarządu, niepłacenie, czyli brak środków, że co, ognisko trzeba będzie w zimę rozpalać, bo jak odetną ciepłe, ciepło, prawda, czy nie wywiozą śmieci. Więc ciągle problemy, ciągle negowanie wszystkich, jest ciągłe negowanie wszystkich uchwał wspólnoty, ciągłe sprawy w sądzie, ciągłe wszystko, co zaproponuje wspólnota, jest wszystko na nie. Gdybyśmy teraz podjęli na przykład uchwałę, że dzisiaj środa, to podejrzewam, że też by było to zaskarżone. Więc ciągle człowiek żyje w niepewności, ciągle w nerwach, bo ciągle nie jestem w zarządzie wspólnoty i nigdy nie byłem. Tylko te wiadomości, które, bo zarząd wspólnoty jest na tyle lojalny, że przesyła członkom pewne najważniejsze informacje. I co jakiś czas, czasami codziennie, a czasami co miesiąc pojawia się taka sytuacja, że znów tam długi wyniosły już 500 milionów, że sprawy są w sądzie, to pan mecenas wie najlepiej, prawda? Że zostały zaskarżone takie nasze uchwały. Myślę, że teraz ciągle człowiek żyje w nerwach. Będziemy mogli teraz dopytać miasto. Ja bardzo panu dziękuję. Szanowni państwo, ja mam taką prośbę, ponieważ proszą o to członkowie, zrobimy pół godziny przerwy i wrócimy do rozprawy o godzinie 16:45. Dziękuję bardzo.